Okej, okay, w razie czego daj mi znać na tym czacie, jak się pojawi, bo jeśli wiesz, przy przedstawianiu trochę wolniej będę czytała, żeby ci pomóc przy tych planszach. Dzień dobry Państwu, nazywam się Paulina Drażba i mam ogromną przyjemność w imieniu Medical Press zaprosić Państwa na kolejny cykl debat, tym razem zdrowie, wspólna sprawa. Dzisiejsza debata to właśnie pierwsza część z naszego nowego cyklu, debata poświęcona podsumowaniu doniesień po ASCO 2020 z perspektywy zarówno pacjentów, jak i klinicystów. Dzisiejsza konferencja z udziałem grona wybitnych ekspertów klinicznych ma na celu nie tylko przedstawienie najważniejszych doniesień z Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, czyli ASCO 2020, ale co ważne także sprawdzenie, czy polski system ochrony zdrowia nadąża za standardami leczenia nowotworów oraz wspólnym wypracowaniem rekomendacji w zakresie poprawy dostępu do przełomowych, innowacyjnych terapii onkologicznych. W ramach debat Zdrowie, wspólna sprawa chcemy wspólnie z przedstawicielami różnych środowisk, wizji i doświadczeń poszukiwać konstruktywnych rozwiązań, które można realnie wdrożyć do polskiego systemu ochrony zdrowia. Jesteśmy przekonani, że zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości każdego obywatela. Dlatego powinno być traktowane priorytetowo i być w kręgu zainteresowania wszystkich stron, resortów i polityk. Wspomniałam, że są z nami wybitni eksperci. Oczywiście wszystkich dokładnie przedstawię Państwu za chwilę, ale zobaczmy już grono ekspertów. Przywitajmy się. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję, że przyjęliście zaproszenie. Poświęcacie nam swój cenny czas i możemy właśnie debatować o tak ważnym temacie jak zdrowie, bo to zdrowie właściwie dotyczy każdego z nas, zarówno pacjentów, lekarzy, jak i wszystkich tych, którzy nas teraz oglądają. Witam Państwa bardzo serdecznie, na razie gremialnie. A teraz, Szanowni Państwo, pozwólcie, że przytoczę kilka bardzo ważnych liczb i wrócę do głównego tematu dzisiejszego spotkania. Rak to diagnoza, która nadal wzbudza niepokój i szok. Ciągle rosnąca liczba zachorowań jest wyzwaniem dla wszystkich państw na świecie. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, rak jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów na całym świecie i odpowiada za około 9 milionów i 600 tysięcy zgonów w 2018 roku. Na całym świecie około 1 na 6 zgonów jest spowodowanych rakiem. Około 70% zgonów z powodu raka ma miejsce w krajach o niskim i średnim dochodzie. Około 1 trzecia zgonów z powodu raka jest spowodowana pięcioma wiodącymi zagrożeniami behawioralnymi i żywieniowymi, czyli wysokim wskaźnikiem masy ciała, niskim spożyciem owoców i warzyw, brakiem aktywności fizycznej, paleniem tytoniu i spożywaniem alkoholu. Używanie tytoniu jest najważniejszym czynnikiem ryzyka raka i odpowiada za około 22% zgonów z powodu raka. Nowotwory wywołujące raka, takie jak zapalenie wątroby i wirus brodawczaka ludzkiego, czyli HPV, są odpowiedzialne za do 25 przypadków raka, 25% przypadków raka w krajach o niskim i średnim dochodzie. Powszechna jest późno stawiana diagnoza i opóźniania w rozpoczęciu leczenia. W 2017 roku tylko 26% krajów o niskich dochodach zgłosiło, że badania patologiczne są ogólnie dostępne w sektorze publicznym. Ponad 90% krajów o wysokim dochodzie zgłosiło usługi leczenia w porównaniu z mniej niż 30% krajów o niskim dochodzie. Wpływ raka na gospodarkę jest znaczny i rośnie. Całkowity roczny koszt ekonomiczny raka w 2010 roku oszacowano na około, uwaga, 1,16 biliona dolarów. Tylko jeden na pięć krajów o niskim i średnim dochodzie ma dane niezbędne do prowadzenia polityki przeciwnowotworowej. Te dane, drodzy Państwo, jak sami słyszeliście, po prostu rodzą przerażenie. W związku z tym
Rozpocznijmy teraz już oficjalnie naszą debatę. To ode mnie słowo wstępu. Słowo wstępu przerażającego, ale właśnie o tym wszystkim będziemy za chwilę debatować. Pozwolą Państwo, że teraz już oficjalnie przedstawię i powitam dzisiejszych gości, czyli uczestników naszej dyskusji. Jest z nami profesor doktor habilitowany nauk medycznych Adam Maciejczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry Państwu. Jest z nami również profesor doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy. Dzień dobry, panie profesorze. Miło mi również. Dzień dobry, profesorze. Miło mi również powitać pana profesora, doktora habilitowanego nauk medycznych, Rodryk Ramlał, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest z nami. Dzień dobry, profesorze. Dzień dobry Państwu. Jest z nami również wirtualnie doktor nauk medycznych Iwona Skoneczna, onkolog, Szpital Grochowski imienia doktora nauk medycznych Rafała Masztaka, Narodowy Instytut Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy. Jest z nami Krzysztof Słabik, Fundacja Wygrajmy Zdrowie, naukowiec, ekspert medyczny innowacyjnych terapii. Witam serdecznie, panie Krzysztofie. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest z nami również pan Szymon Chrostowski, pacjent, prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie. Witam serdecznie. Witam serdecznie Państwa. Jest z nami również pani Aleksandra Wilk, przedstawicielka grupy pacjentów z rakiem płuca na Facebooku. Dzień dobry, pani Aleksandro. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie i panią, pani redaktor. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, właśnie witam grono naszych ekspertów, ale witam również serdecznie wszystkich dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pacjentów i środowiska medycznego oraz wszystkich, którzy nas dzisiaj oglądają. Dziękuję bardzo za Państwa obecność, a także przede wszystkim za chęć przekazywania rzetelnej wiedzy opartej na dowodach naukowych. Tyle ode mnie na dobry początek, a teraz oddaję głos Szymonowi Chrostowskiemu, prezesowi Fundacji Wygrajmy Zdrowie, który uczestniczył w tegorocznym programie naukowym ASCO 2020 online i jako przedstawiciel pacjentów chciałby się z Państwem podzielić swoimi wrażeniami. Panie Szymonie, oddaję Panu głos. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za taką pozytywną i dobry odbiór tego spotkania, które dzisiaj niestety wirtualnie, ubolewam nad tym mocno, ale odbywamy. Pewnie w innym czasie bylibyśmy w innej formie, chcielibyśmy się spotkać. Niemniej jednak sprawy są bardzo istotne, bardzo ważne. Jako organizacja pacjencka i pacjenci bardzo mocno przyglądamy się wszystkim nowym doniesieniom, które pojawiają się na świecie. Wiemy doskonale, że takim najważniejszym, można powiedzieć, wydarzeniem jest właśnie ASCO, gdzie tak naprawdę całe oczy całego świata i klinicystów, naukowców, ale również pacjentów, i to jest od kilku lat nowy trend, który się pojawił, że również organizacje pacjenckie śledzą te trendy, te nowości, przełomowe terapie, nowe technologie medyczne, które się pojawiają na świecie, które no niestety z punktu widzenia Polski są często pieśnią przyszłości, ale również niestety dla klinicystów są to narzędzia bardzo ważne, ale niestety minie wiele lat, zanim one do Polski pewnie dotrą, jeszcze przechodząc żmudny i długi proces weryfikacji, nazwijmy to, zdaniem wielu klinicystów, onkologów, zupełnie niepotrzebny, ale to pewnie zostawimy na jakąś inną dyskusję lub nawet też dzisiejszą. Więc również uczestniczyliśmy z panem Krzysztofem Słabikiem w ASCO wirtualnie. Ogrom wiedzy oczywiście, który tam jest, nie pozwala nam nawet w części pochłonięcia tej wiedzy, która tam jest i która znajdowała się w tych pokojach, które no nie sposób po prostu przejść. Dlatego też chcieliśmy poprosić Państwa, ekspertów, klinicystów o komentarz właśnie do tych nowości, które są przedmiotem, które były przedmiotem dyskusji, jeśli chodzi o wydarzenie w ASCO. Kolejnym takim ważnym z punktu widzenia pacjentów no są sprawy, które oczywiście dzieją się w Polsce, to znaczy zapowiedzi fundusznego, czy
też ratunkowego dostępu do technologii leczniczych, który obowiązuje w Polsce. My jako pacjenci uważamy, że ważna jest taka współpraca, kooperacja i też wymiana doświadczeń, jeśli chodzi o schematy lekowe, o konstrukcję programów lekowych. Ważne, że docierają do nas przełomowe terapie immunologiczne. Ważna informacja sprzed kilku dni, którym też trochę żyją wszyscy pacjenci, to te 100 milionów złotych przekazanych przez Agencję Badań Medycznych na rzecz właśnie nowej technologii kart, która będzie miała zastosowanie swoje w poszukiwaniu takich limfocytów w pacjentów, którzy mogą poprzez tą immunoterapię być leczeni, wsparcie laboratoriów, które właśnie te technologie będą wykorzystywały. Więc bardzo ważne, bardzo wiele informacji, również oczywiście muszę wspomnieć o Narodowej Strategii Onkologii, więc jakby to wszystko się dzieje od kilku lat w bardzo dynamicznym tempie i chcemy też, pomimo tego, że znajdujemy się w dobie pandemii, mimo wszystko nie schodzić z tego tempa, które przez ostatnie lata Polska Służba Zdrowia posiadała, tempa wzrostu ilości terapii medycznych, zmian programów lekowych i nowości tak naprawdę. Przy jednoczesnym oczywiście posiadając wiedzę też na ten temat, że pomimo tego, że częściowo jest dostępność do tych leków, no to ograniczenia, które powodują zawężenia w tych terapiach czy w programach lekowych, no powoduje, że wielu pacjentów no nie będzie miało dostępu do i nie ma dostępu do tych terapii. Najważniejsze, już na koniec mojej wypowiedzi, najważniejsze obszary, które były omawiane, które też są z punktu widzenia pacjentów istotne, to rak płuca, rak piersi, oczywiście terapie celowane, rak jelita grubego, nowotwór prostaty, immunoterapię, czerniak, o którym panu profesor też pewnie powie, i rak jajnika. Ja nie będę omawiał dokładnie, jakiego typu badania zakończyły się, czy też są w fazach i w danych obszarach, to oddam głos oczywiście panom profesorom, ekspertom. Niemniej jednak mamy tutaj do czynienia z ważnymi doniesieniami, informacjami z badań. Poproszę następny slajd. Tutaj mamy badanie SOLO2, które jest bardzo istotne w obszarze raka jajnika. Jeszcze proszę następny slajd. To takie dosłownie streszczenie jakby tych badań, również dotyczących diagnostyki i w kontekście nowotworu gruczołu krokowego. Poproszę następny slajd. O tym pewnie powie pani doktor Iwona Skoneczna. No oczywiście można powiedzieć, rak w raku prostaty jeszcze jakby tutaj najwięcej chyba, myślę, że to jest obszar, który był bardzo mocno w zainteresowaniu podmiotów odpowiedzialnych, podmiotów badawczych, które tym nowotworem się zajęły. Mamy tutaj przełomowe doniesienia, o nim powie pani doktor Iwona Skoneczna. Poproszę następny slajd. Czerniak, pan profesor, to nie, tutaj nawet nie chcę poruszać tego tematu, profesor Łutkowski na pewno o tym powie. Następny slajd poproszę. Rak jelita grubego. Tutaj oczywiście chodzi o zastosowanie immunoterapii pembrolizumabu w pierwszej linii leczenia, gdzie mamy do czynienia z dwukrotnym wydłużeniem czasu do progresji choroby. To jest naprawdę bardzo istotna informacja dla pacjentów. Te dobre informacje już były w latach ubiegłych, ale ASCO przynosi kolejne doniesienia i kolejne informacje. Poproszę następny slajd. A się skończyły slajdy chyba. To tyle z mojej strony. Oddaję głos pani redaktor. Czyli dotarliśmy do końca wprowadzenia. Oczywiście bardzo dziękuję, panie Szymonie. To wprowadzenie, jak pan powiedział, które będzie oczywiście rozwijane podczas naszej dzisiejszej debaty. Bardzo panu serdecznie za to wprowadzenie dziękuję. A teraz poproszę jeszcze pana Krzysztofa Słabika, który właśnie z ramienia Fundacji Wygrajmy Zdrowie także uczestniczył w ASCO 2020, a wcześniej koordynował pan program stypendialny dla młodych naukowców. Proszę o komentarz. Dzień dobry, witam serdecznie raz jeszcze wszystkich Państwa, panią redaktor i naszych szanownych gości. Szanowni Państwo, tak jak nawiązując do wypowiedzi pana Szymona Krasowskiego, chciałbym podzielić się swoimi wrażeniami z ASCO.
Miesiąc temu nasze oczy i tak naprawdę cały świat nauki, świat pacjentów kierował swój wzrok w kierunku Chicago, do naszych amerykańskich przyjaciół, aby spojrzeć na tą nową nadzieję, którą no, przynosi coroczny kongres ASTO. Na kongresie było zaprezentowanych szereg nowych, innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych. Te rozwiązania zaprezentowane na ASCO rokrocznie wiążą się z wielkimi nadziejami, ale także z pewnymi perspektywami, z którymi również my w Polsce musimy się zmierzyć i które w Polsce chcemy również zaimplementować dla naszych pacjentów. Tak naprawdę ja w swojej wypowiedzi chciałbym się skupić na tej innowacji, na tych nowych opcjach terapeutycznych, bo jak wiemy, poznajemy na ASCO zarówno nowe przełomowe odkrycia w onkologii, jeśli chodzi o nowe cząsteczki terapeutyczne, jak i nowe wskazania już zarejestrowanych cząsteczek. Także to są dwa takie obszary, które bardzo ściśle wiążą się z innowacją. Wiążą się z innowacją, a również to wszystkie te odkrycia, których możemy po prostu doświadczyć podczas corocznych kongresów ASCO, powstają w zaciszu wieloośrodkowych współprac. Ja swego czasu byłem bardzo przekonany i bardzo chciałem zaimplementować taką współpracę między Polską a Stanami Zjednoczonymi, głównie w procesie kształcenia młodych lekarzy. Lekarzy, którzy mogliby tą naszą wiedzę, którą zdobędą u naszych sąsiadów za Wielką Wodą, zaimplementować w Polsce i wykorzystać dla dobra i potrzeb polskich pacjentów. Z własnego doświadczenia wiem, jak bardzo trudno w obecnym środowisku i w obecnej mentalności, szczególnie starszych profesorów, jest nawiązać współpracę, jak bardzo ciężko jest tą współpracę utrzymać i wyciągnąć z niej tak naprawdę wymierne korzyści. Sam wielokrotnie nawiązywałem bardzo wiele współprac i to wiązało się za każdym razem z ogromnymi trudnościami i z tym feudalizmem, który de facto panuje, jeśli chodzi o świat medycyny i młodych ludzi. Dzięki współpracy z Fundacją Wygrajmy Zdrowie, z Fundacją Grupy Adamet, udało nam się zorganizować i tak naprawdę zaimplementować pierwszy innowacyjny w Polsce program, który wspiera młodych ludzi, młodych lekarzy, aby mogli wyjechać i doświadczyć ich innowacji, doświadczyć tego innowacyjnego, zupełnie innego i świeżego podejścia do polskich pacjentów tam w najlepszych ośrodkach onkologicznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Muszę stwierdzić, że takie pierwsze spostrzeżenia, które już podczas pobytu naszych stypendystek w Stanach Zjednoczonych pokazały nam, że jest to bardzo dobra i bardzo właściwa droga, to jest bardzo dobry feedback, który otrzymaliśmy od osób goszczących nasze stypendystki. Nasze stypendystki odbyły pierwszą część stażu w Mayo Clinic w Jacksonville na Florydzie i tam spotkały się z bardzo dobrym odzewem, z bardzo dobrym feedbackiem profesorów, u których gościły. Profesorowie ci powiedzieli, że nigdy się nie spodziewali, że polscy młodzi lekarze są tak dobrze przygotowani do pełnienia tak bardzo ważnej funkcji, jaką jest po prostu onkologia, świat onkologii, wdrażanie nowych terapii. Mieli takie życzenie właśnie nasi koledzy z Ameryki, przyjąć podobnie wykształconych, podobnie przygotowanych młodych lekarzy w przyszłości, a młodzi ludzie po prostu mogli zwrócić również uwagę na
zaczerpnąć te informacje, jak wygląda organizacja w ogóle zdrowia, organizacja leczenia tam w tym pionierze badań innowacyjnych, jeśli chodzi o onkologię, ale ogólnie również o kwestie podejścia lekarz-pacjent, o tą organizację ochrony zdrowia również centralnie. Tu na tą uwagę również, jeśli chodzi o tą innowację, jeśli chodzi o ASCO, zasługuje, należy skupić się na takich trzech filarach. Przede wszystkim bardzo ważna jest współpraca. Chciałbym to bardzo ściśle podkreślić, zarówno współpraca naukowa, jak i współpraca później kliniczna. Nie ma tak naprawdę dobrej medycyny bez innowacji. Bardzo często nasi pacjenci spotykają się po prostu z diagnozą i na tą diagnozę polscy lekarze nie potrafią udzielić odpowiedzi, a jeśli potrafią, to mówią, to jest dla nas nieosiągalne. Tym bardziej zabijając w pacjentach to, co jest najważniejsze, zabijając nadzieję i zabijając tak naprawdę w pacjentach siłę walki. Dlatego warto skupić się na tej innowacji, skupić się na współpracy, bo tylko szeroko pojęta współpraca nie pociąga za sobą tą wymierną korzyść, którą możemy później zaimplementować dla naszych pacjentów. Jest to korzyść zarówno w kwestiach klinicznych, już odkrytych nowych cząsteczek czy nowych wskazań produktów, ale również kwestia współpracy na etapie badań podstawowych i badań klinicznych. Jak dobrze możemy zinterpretować doniesienia z ASCO, wszystkie te nowości, o których wspomną nasi eksperci, one się rodziły podczas wieloośrodkowych współprac, w szczególności dlatego, iż Amerykanie są pionierami, jeśli chodzi o dostęp do technologii i metodologii, również posiadają infrastrukturę i zaplecze badawcze nieporównywalnie wyższe niż my posiadamy w Polsce. Także to, co jest równie ważne, to w Stanach Zjednoczonych panuje zupełnie inna relacja między mistrz-uczeń i relacja, która sprzyja innowacji, sprzyja promocji, w szczególności młodych talentów, i ta młoda myśl jest zawsze zauważona i doceniona. I tak na zakończenie chciałbym dodać, iż Amerykanie skupiają się bardzo na innowacji poprzez promocję nowych badań innowacyjnych, i tylko wczoraj amerykański rząd przekazał jednemu ze swoich koncernów $1,5 miliarda, licząc na 100 milionów dawek szczepionki do końca stycznia 2021 roku, jeśli chodzi o szczepienia przeciwko COVID-19. Także tu możemy również zauważyć, jak bardzo ważna jest ta współpraca, zarówno nasza jako Polaków, jak i również wieloośrodkowa i współpraca z Amerykanami, która przyczyni się do tych nowych odkryć i innowacji. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. To oczywiście ważny i mocny głos w tej dyskusji. Na szczęście wzorce są po to, abyśmy mogli z nich czerpać. Obyśmy mogli czerpać z tych wzorców jak najwięcej. Dzięki wielkie za ten głos w dyskusji. Inwestycja, to chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że inwestycja w zdrowie i właśnie w rozwój naukowy polskich klinicystów się opłaca. Przejdźmy teraz właśnie do szczegółowych doniesień w zakresie leczenia nowotworów. I teraz o głos poproszę pana profesora Adama Maciejczyka, prezesa PTO. Panie profesorze, czy pojawiły się obiecujące terapie dla chorych na raka piersi, jajnika i raka jelita grubego? Dzień dobry Państwu. Na pewno konferencja ASCO jest jedną z trudniejszych konferencji w odbiorze, bo jest to olbrzymia konferencja. To jest największa konferencja onkologiczna skupiająca wiele tysięcy uczestników. I to, co chcę podkreślić, to obecna edycja, no szczególna, ponieważ prowadzona w sposób wirtualny, na pewno odbiegała w pewnym sensie, przede wszystkim w sensie pełnego znaczenia takiej konferencji, od standardu, który zwykle bywa.
Przede wszystkim odbiega w zakresie możliwości komunikacji się między uczestnikami, bo sama konferencja to nie tylko udział na sesjach, te sesje zawsze się mogą odbyć w sposób wirtualny, ale również nawiązywanie komunikacji bezpośredniej, liczne spotkania grup roboczych. Nawet sekcja polska często się spotykała z Amerykanami na osobnych meetingach. Tego tym razem nie było. To na pewno Nie jest było. wartość ujemna tej konferencji i o tym też trzeba pamiętać. Ważnym elementem też dodatkowym, takim wyróżniającym tą konferencję ASCO było, no był sam fakt, że COVID, czyli w ogóle czas pandemii, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, jest bardzo w tej chwili poważnym problemem. I on też dotyczy pacjentów onkologicznych. Sporo sesji było poświęconych właśnie tym chorym. I tu, odnosząc się do doniesień związanych akurat z tymi pacjentami, z tym problemem pacjentów onkologicznych, muszę znaleźć szereg bardzo podobnych uwag, bo przejrzałem te konferencje, te doniesienia. A nawet powiem, że nasze doświadczenia czy nasze regulacje w Polsce, które wprowadziliśmy na czas pandemii właśnie dla pacjentów onkologicznych, rekomendacje Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i PTO, czy też innych organizacji, towarzystw naukowych, były bardzo spójne. No i trochę, szczerze powiem, jestem rozczarowany, bo spodziewałem się bardziej szczegółowych analiz, szczególnie z kraju, w którym tak szaleje ta pandemia, bo w naszym kraju aż tylu chorych nie mieliśmy i dobrze. Aczkolwiek pamiętajmy, że doniesienia, na których się opieramy, szczególnie doniesienia związane z pacjentami onkologicznymi, to jednak doniesienia, które spływają w czasie, w pewnym opóźnieniu. I tu muszę uspokoić pacjentów, którzy słuchają tej naszej transmisji, że te założenia, które myśmy w Polsce wprowadzili, to nie powiem tylko, że były co najmniej tak dobre jak amerykańskie, a nawet były bardziej trochę szczegółowe. I na pewno nie odbiegały od naszego standardu, więc co by nie powiedzieć o nauce, to onkologia w połączeniu z pandemią w Polsce nie odbiegała od normy amerykańskiej, a nawet w pewnych zakresach uważam byliśmy lepiej do tego przygotowani, przynajmniej w zakresie organizacji. Bardzo ogólne są założenia prezentowane na konferencji w zakresie przygotowania pacjenta. Praktycznie nie było szczegółowych doniesień dotyczących tak zwanego pretriażu, czyli umiejętności włączania pacjentów do leczenia onkologicznego mimo szalejącej pandemii, a myśmy takie seminaria, takie zalecenia wprowadzali. I tego mi, szczerze powiem, zabrakło. Trochę zabrakło, bo spodziewałem się, że trochę więcej w tym zakresie takich doniesień odnajdę. Co nie zmienia faktu, że na pewno te doświadczenia jeszcze się pojawią, no bo też trzeba pamiętać, że tamten czas pandemii się pojawił trochę później. Te tygodnie, dni jednak odgrywają olbrzymią rolę. Sporo uwagi w tych doniesieniach było poświęconych odwoływaniu zabiegów operacyjnych, głównie zabiegów tych planowanych, które można w grupie niskiego lub średniego ryzyka progresji choroby w tak krótkim czasie trwania infekcji można przesunąć. No i są jasne zalecenia. Tutaj akurat Amerykanie się trochę różnili w zakresie przygotowania personelu i dbałości o bezpieczeństwo personelu w trakcie pandemii. No, my sami o sobie czasem zapominamy o naszym bezpieczeństwie, a tam na to zwracano bardzo dużą uwagę. Szczególnie w kontekście takim, że no tego personelu zawsze brakuje. Także tutaj taka trochę inne podejście do samej konferencji. No w zakresie raka piersi, do którego się bardzo najbardziej się przyglądałem z uwagi chociażby na to, że w tej chwili bardzo dużo pracy poświęcamy problemowi lepszej organizacji nawet programów lekowych w Polsce w zakresie leczenia raka piersi, czyli tego programu B9, to zauważyłem taki no, ogólny trend, który od lat już jest widoczny w badaniach klinicznych w zakresie raka piersi, czyli
sugestie co do zmiany sposobu leczenia w dwóch kierunkach idące. W jeden kierunek to jest oczywiście deeskalacja toksyczności leczenia i tutaj no, zmniejszenie tak w efekcie objawów ubocznych i uzyskania tego samego wyniku leczenia przy zmniejszonej liczbie stosowanych różnych preparatów. A drugim tendencją to jest oczywiście eskalacja tego leczenia w sytuacji, w której nasza terapia jest mniej skuteczna, czyli w tych sytuacjach, kiedy wyniki są złe. No i tych badań jest oczywiście bardzo dużo, trudno je tutaj jasno zdefiniować, wszystkie jednoznacznie. Na pewno wyróżniającym się jest badanie MINDACT, które pokazało, że jest możliwość oceny pacjentów w bardziej zaawansowanej nawet postaci, ale ocena za pomocą genomicznych parametrów, które no, w badaniu molekularnym wyprzedzającym całe leczenie jesteśmy w stanie zdefiniować i wtedy tych pacjentów w zależności od stratyfikacji, od przydziału do grupy odpowiednio leczyć. Te wszystkie badania jasno wskazują, że konieczność jest zwracania uwagi, że jeden nowotwór drugiemu nierówny, że to dla pacjentów bardzo ważna uwaga, jeżeli pacjenci się spotykają, rozmawiają ze sobą na korytarzu, nie wiem, przy jakichś kontaktach, bo pacjenci się znakomicie teraz komunikują nawet w ramach różnych zespołów pacjenckich, to nie można tak po prostu porównać dwa typy nowotworów. Naprawdę jest coraz więcej czynników prognostycznych i czynników predykcyjnych, których najbardziej poszukujemy, które trzeba oceniać. I kompletność tych badań, kompletność badań histopatologicznych, to o co my teraz dbamy, chociażby w pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, to jest jeden z najważniejszych elementów, który należy osiągnąć, żeby dorównać temu poziomowi oceny sytuacji pacjentów onkologicznych, który znajduje się już, na którym się znajdą no, najlepsze ośrodki światowe, no, na pewno amerykańskie do nich należą. Co należy zmienić? Na pewno trzeba być konsekwentnym w tym zakresie i gromadzić te czynniki prognostyczne, no ale pojawiają się nowe czynniki prognostyczne, nowe całe pangenomowe oceny grup pacjentów i tutaj taka sytuacja też się odbywa. Ciekawym badaniem, które na mnie zrobiło duże wrażenie, to jest ocena efektywności leczenia miejscowego u pacjentek, które mają zaawansowaną postać choroby nowotworowej. Byłem bardzo ciekawy, jaki będzie wynik tego badania. No, akurat w tej grupie pacjentek nie uzyskano pozytywnego wyniku i dla tych chorych stosowanie tego wyniku, znaczy tego leczenia nie wydłużyło przeżycia, ale na pewno kontrolę miejscową i znowu pokazało, że pewna grupa chorych, czyli stratyfikacja tych pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworów, to jest akurat największe wyzwanie dla nas. To jest ta grupa pacjentów, którym się trzeba szczególnie przyjrzeć. Jak wiadomo, nowe leki pojawiają się zawsze przez te grupy pacjentów w czwartym stopniu zaawansowania, czyli bo tam najpierw się te leki testuje. I tak się tutaj też dzieje. Tutaj porównywano grupy na przykład pacjentek z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego, her dodatnich i wiadomo, że tych pacjentek, one też są podzielone na różne grupy, na pacjentki z zaawansowaną, uogólnioną chorobą, z licznymi przerzutami i tak zwanymi oligometastatyczną postacią, czyli z niewielką liczbą przerzutów. Tu musimy pamiętać, że mimo że pacjentka ma przerzuty, to jej rokowanie też jest bardzo różne, bo ona nie wie, do której grupy tych pacjentów należy. Ale szczerze powiem, największe na mnie wrażenie, jeżeli mam powiedzieć to, co na mnie zrobiło wrażenie, to komentarze, które się zdarzają przy różnych badaniach klinicznych i o omawianiu tych badań klinicznych, bo to co powiedziałem na samym początku w zakresie ASCO, to jest umiejętność oceny tych badań klinicznych, bo wiadomo, każdy badacz kliniczny chce pokazać, że jego lek najlepiej działa albo nie działa, zależy jaki ma cel badania. Nie mówiąc dużo o firmach, które dbają o to, żeby leki i ich badania były dobrze zaprezentowane. Ale kluczowe na takich konferencjach, czy to radioterapeutycznych, bo ja nie jestem onkologiem klinicznym, tylko radioterapeutą, czy w zakresie onkologii klinicznej, są komentarze ekspertów, które się zawsze zdarzają zaraz po prezentacji badania klinicznego. I tutaj muszę powiedzieć, że trafiłem na bardzo ciekawy komentarz dla badania dotyczącego co prawda raka płuca i to pewnie sprowokuje pana profesora
Ramlała do dyskusji na ten temat, ale badanie Adaura, które pokazało, że lek, zresztą znany już w Polsce i nawet stosowany, ozymertinib w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca i to właśnie u pacjentów radykalnych, czyli od 1B do 3A w stopniu zaawansowania, poprawia wyniki, ale wyniki przeżycia wolnego od choroby, czyli disease free survival, dwuletnich. Przerwano ten wcześniej zaślepienie tej grupy pacjentów, dlatego że zauważono, że te wyniki zaczynają być coraz lepsze, ale komentarz eksperta jest taki, że nie doczekaliśmy się wyników, które pokazują korzyść w postaci przeżycia całkowitego. I to być może jest problem z właściwym zastosowaniem tego leku. I na to zwracam uwagę, że nie należy wyników badań tak jeden do jeden przyjmować, że to jest bardzo trudny proces oceny tych wyników badań, a jeszcze trudniejszy jest proces oceny praktycznej możliwości zastosowania tego badania, bo przerwanie na przykład wcześniejsze realizacji takiego badania z randomizacją, mimo że pokaże pewien efekt, tutaj bardzo dobry efekt w zakresie jednego z parametrów ocenianych, czyli przeżycia wolnego od choroby, wydłużenie tego przeżycia dzięki zastosowaniu tego leku, to nie jest parametr, który jest najważniejszym parametrem przy decyzjach chociażby refundacyjnych. I jak do tego podejść? No, na pewno z dużą ostrożnością i na pewno to wymaga interpretacji. Także tutaj gorąco zalecam rozwagę przy jednoznacznym interpretowaniu wyników, które przeczytamy w jakikolwiek newsie, w daily newsie, chociaż takie daily newsy na ASCO też są wydawane, bo one wymagają szerszego spojrzenia, spojrzenia też z punktu widzenia finansowania w danym kraju, możliwości finansowania danej terapii, ale też zasadności w realnej korzyści, takiej praktycznej, codziennej korzyści z leczenia. I takie jeszcze badanie też w raku płuca, dosyć istotne, w raku drobnokomórkowym, które dotyczy radioterapii. Pozwolę sobie dopowiedzieć, bo jestem chyba jedynym radioterapeutą tu, bo takie doniesienia też się zdarzają. Akurat w raku drobnokomórkowym płuca w postaci ograniczonej, w której nie ma od dawna dobrych leków, no pojawiają się pewne zajawki, nawet jeden z tych leków jest rozważany w tej chwili do ewentualnej refundacji, ale tu w tym raku drobnokomórkowym pojawiła się sugestia, że eskalacja dawki w promienianiu o 15 gray to tak naprawdę jest troszkę inny sposób leczenia, bardziej toksyczny. Poprawił zdecydowanie wyniki leczenia tej grupy pacjentów. Znowu zaznaczam, to jest grupa pacjentów LS, czyli radykalna terapia, nie pacjentów paliatywnych. I znowu najważniejszy komunikat osoby oceniającej to badanie, patrzącej krytycznie i słusznie, bo trzeba patrzeć krytycznie na proponowane schematy. Jest sugestia, dlaczego przy eskalacji dawki nie ma wzrostu toksyczności. Być może coś z konstrukcją tego badania jest nie tak, być może trzeba rozszerzyć to badanie, wprowadzić. I właściwy wniosek to nie zastosujmy eskalację, tylko właściwy wniosek to jest zbudujmy to badanie lepiej, w sposób bardziej transparentny i jeszcze lepiej zorganizowany. To co, tyle z mojej strony. Uważam, że trzeba mieć do tego duży dystans i na pewno wszystkie doniesienia, które są z ASCO zgłaszane, będziemy obserwować przez dłuższy czas. Tak krótki czas jak teraz, oceny całości tej konferencji jest niemożliwy. Oceniamy przez co najmniej pół roku, jak nie cały rok, te doniesienia, które tam na tej najważniejszej konferencji dla onkologów na świecie są zgłaszane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Ja pytałam oczywiście o te obiecujące terapie dla raka piersi jajnika i raka jelita grubego, więc teraz chciałabym jeszcze dopytać, jak pan ocenia dostępność do leczenia i standard właśnie leczenia dostępny w Polsce w tych trzech nowotworach? Czy sytuacja w onkologii ulega poprawie? Znaczy, rak jajnika jest problemem w Polsce, jeżeli chodzi o dostępność do leczenia i jest sporo terapii, które już są refundowane w innych krajach, a dostępność ich akurat w Polsce jest nie do końca rozstrzygnięta. To wynika też z dostępności do badań molekularnych i myślę, że musimy mocno w tym zakresie skupić się na właściwej diagnostyce tych pacjentów. Znowu ta sama sytuacja, o której mówiłem przy raku piersi. Pacjenci muszą być dobrze zdiagnozowani. To jest kluczem całości procesu. My dzisiaj się spotykamy na tej konferencji w kontekście dyskusji o leczeniu onkologicznym, o najdroższym leczeniu, o stosowaniu nowych terapii,
a zapominamy o jednym, że żeby pacjent był dobrze leczony i dobra była zastosowana u niego terapia molekularna, czy w ogóle schematy nowych leków, to musi być fantastycznie zdiagnozowany, musi być przeprowadzona ta stratyfikacja, musi być dostęp do nowoczesnych technik diagnostyki molekularnej. I tego nam brakuje. Jeżeli tego nie zbudujemy, tej podstawy, to nie możemy mówić o dostępności do nowych leków. To dotyczy też jakości leczenia chirurgicznego. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o chirurgię przewodu pokarmowego, jednym z wyznaczników takich parametrów, które oceniamy chociażby w pilotażu, jest liczba węzłów chłonnych ocenionych przy leczeniu raka odbytnicy. Tych węzłów powinno być co najmniej 12, żebyśmy mogli powiedzieć, że pacjent jest właściwie A zoperowany, B zdiagnozowany, żebyśmy wiedzieli, że przeprowadzane jest radykalne leczenie, że możemy przejść dalej i zastanowić się nad leczeniem uzupełniającym albo jakąś inną formą obserwacji chorego. I tu też to monitorujemy, a poziom tych nie zależy tylko od chirurga, ale zależy również od umiejętności preparowania tego, co uzyskujemy w trakcie zabiegu operacyjnego, czyli od właściwej jakości pracowni patomorfologicznej. I to, czyli sama dostępność do leczenia, że ktoś mówi, ja leczę, to jest za mało. To musi być jeszcze tak. Ja leczę i pokazuję, jak leczę, pokazuję te parametry jakościowe i tego na pewno nam brakuje i to dotyczy i raka piersi, i właściwie wszystkich nowotworów, a szczególnie tych nowotworów, które są rzadsze, ponieważ w tych nowotworach musimy szukać po pierwsze ośrodków, które są bardziej doświadczone i mają większą grupę pacjentów i większe doświadczenie, czyli my to nazywamy wolumen takich pacjentów, który już jest coraz lepiej opisywany chociażby na zdrowych danych NFZ-u, ale też musimy pokazywać cały czas, że jakość tutaj mierzymy, że mamy świadomość tych procesów, które się dzieje. Także reasumując, dla mnie konferencja po ASCO jest na pewno źródłem inspiracji do poszukiwań następnych, jeżeli chodzi o budowanie pomysłów na badania kliniczne, o szukanie tych terapii najbardziej obiecujących. Na pewno uczyć się trzeba od najlepszych, także takie spojrzenia całkowite, nawet chociażby prezentacja tych wyników badań na ASCO, na takiej konferencji po ASCO, która jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne, gdzie eksperci, czyli lekarze, onkolodzy kliniczni obserwują. Też warto tam zaobserwować szczegółowe informacje, ale ogólny wniosek jest taki, że trzeba mieć dużą ostrożność w interpretowaniu tych wyników, a najważniejsze to jest właściwie diagnozować pacjentów i ocenić, w której grupie tych pacjentów ci chorzy są, żebyśmy wiedzieli, czy walczymy o właściwy lek, czy w ogóle mamy... bo szereg terapii jest bardzo toksycznych i tu też jeszcze tak próbując szybko przejrzeć przez to bardzo ogólne pytanie, tak, i trudne zadanie w ogólny sposób dla pacjentów przedstawić taką konferencję, to najważniejsze pytania to też jest o deeskalację leczenia. Czy nie jest tak, że my za dużo nie stosujemy terapii? Ja myślę, że w Polsce mamy duży problem z tym, że przy tej słabej diagnostyce podejmują lekarze odważne decyzje o zastosowaniu jednak terapii, no bo pacjent chce być leczony, nie chce być nieleczony, ale pytanie brzmi, czy ta terapia nie szkodzi. I to jest ważne pytanie, na które też na konferencjach ASCO szereg badań się nad tym pochyla. Profesorze, pozwolę sobie jeszcze dopytać o raka jelita grubego właśnie. Czy pojawiły się jakieś obiecujące terapie i właśnie jak tutaj wygląda jest obiecująca raka rola, tak, tego pembronizolabu. Bo no, szczerze powiem, o raku jelita grubego najmniej przeczytałem, więc nie chciałbym się tutaj wypowiadać jednoznacznie, ale mogę jeszcze zajrzeć do tej części. No, skupiłem się głównie na tym raku piersi i na tych tematach, które mnie jako radioterapeucie najbardziej są przypisane, czyli de facto to na czym ubolewam, że no niestety radioterapeuci też chcą się pokazywać na ASCO, bo tam jest odbiór szerszy tych terapii, a nie tylko na ASCO, przepraszam, a nie tylko na ASTRO, więc my jako radioterapeuci też musimy śledzić ASCO. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę wyczerpującą odpowiedź. Wspomniał pan już właśnie o leczeniu raka płuca i teraz bardzo proszę o włączenie się do dyskusji pana profesora Rodryga Ramlała. Panie profesorze, właśnie, proszę przybliżyć nam doniesienia w zakresie leczenia raka płuca. Bardzo dziękuję, panie redaktor, przede wszystkim za zaproszenie mnie do tak szacownego grona
To my serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Przez chwilę struchlałem, że pan profesor Maciejczyk wyręczy mnie z opowieści o Rakuta, ale udało się, parę rzeczy jeszcze mam państwu do przekazania. Przede wszystkim może zacznę od też tematyki bardzo istotnej, którą pan profesor poruszył. Koronawirus, a leczenie chorych na w ogóle na nowotwory złośliwe i raka płuca. Na szczęście w naszej codziennej praktyce na dzień dzisiejszy nie mamy tego typu problemów, gdyż ci chorzy są wolni od choroby, generalnie można powiedzieć. Nie spotykamy się z tym, czego bardzo obawialiśmy się na początku pandemii, że chory onkologiczny zachoruje na koronawirusa i jego rokowania zdecydowanie się pogorszą, tak jak informowali nas koledzy chociażby z Włoch. To jest taka tylko dygresja, która zmierza do tego, żeby jakby cały czas mieć to na względzie, natomiast wydaje nam się, że ten problem na szczęście nas aż takiej skali nie dotyczy jak w innych krajach, chociażby Unii Europejskiej. Proszę państwa, generalnie ja jak liczyłem lata, w których uczestniczyłem w kongresach ASCO, powiem szczerze, aż się w pewnym momencie zgubiłem, bo to właściwie chyba w 96 roku byłem pierwszy raz na tej konferencji i zaobserwowałem przez te wiele lat, jak ta konferencja w sposób bardzo dynamiczny zmieniała się. Zaczynaliśmy tę konferencję, ja jako uczestnik tej konferencji, od kilku tysięcy osób, później było ich kilkanaście, a ostatnie konferencje, w których uczestniczyłem, to niemalże 50 tysięcy specjalistów w różnych dziedzinach powiązanych z onkologią, uczestniczących w tym, można powiedzieć, największym kongresie światowym dotyczącym onkologii, ze szczególnym uwzględnieniem onkologii klinicznej. Myślę, że dla mnie takim argumentem przemawiającym za tym, że to jest nadal jeden z najistotniejszych, jak nie najistotniejszy kongres światowy onkologiczny, to to, że w trakcie tego kongresu pojawiają się prezentacje, pojawiają się podsumowania wieloośrodkowych, międzynarodowych badań klinicznych, które stają u podłoża zmiany standardów leczenia onkologicznego. I to w odniesieniu do raka płuca, myślę, w ostatniej pięciolatce widać w sposób najbardziej taki obrazowy, gdyż to, co za chwilę państwu też powiem w szczegółach, analizując te najistotniejsze doniesienia zjazdowe, widać, jak efektywne momenty zmian postępowania przeciwnowotworowego mogą zostać wprowadzone dzięki współpracy kilkunastu, czy czasami nawet kilkudziesięciu ośrodków na całym świecie. Pamiętajmy o tym, że w tej chwili żyjemy w momencie, gdzie immunoterapia, czy stosowanie leków tak zwanych immunokompetentnych, całkowicie zmieniło obraz walki z nowotworami złośliwymi, i to szeroko rozumianymi. Największe, myślę, doświadczenie w tej materii ma pan profesor Rutkowski, który będzie następnym tutaj prelegentem w naszym spotkaniu, gdyż w czerniaku złośliwym te cząsteczki okazały się najwcześniej cząsteczkami o wysokiej skuteczności. Natomiast z roku na rok tych nowotworów złośliwych, u których zdefiniowano skuteczność tego typu leczenia, przybywało. A rak płuca to właściwie ostatnia pięciolatka, gdzie się okazało, że po wielu, wielu latach niepowodzeń, wielu latach prób stosowania różnych leków przeciwnowotworowych, gdzie przede wszystkim mówiąc o chorobie zaawansowanej, szczególnie mówimy o tym najczęstszym nowotworze złośliwym, jakim jest niedrobnokomórkowy rak płuca, postęp w leczeniu tej jednostki chorobowej był stosunkowo niewielki. My zdawaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy na etapie możliwości leczenia radykalnego za pomocą torakochirurgii wynoszącą 15 i nieco powyżej procent wszystkich chorych, którym ten zabieg możemy zaproponować z rozpoznanym rakiem niedrobnokomórkowym. Natomiast rzesza chorych, ponad 50% i więcej chorych, którzy w momencie rozpoznania tego procesu nowotworowego
mają chorobę zaawansowaną lub chorobę o charakterze uogólnionym. Cały czas poszukiwaliśmy tego antidotum na bardzo kiepskie, żeby nie powiedzieć beznadziejne wyniki naszego leczenia onkologicznego. I pierwszym jakby takim elementem to były leki ukierunkowane molekularnie, o których też dzisiaj parę słów, a ta era immunoterapii stała się jakby wielkim przełomem, wielkim postępem w leczeniu wielu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, ale również ostatnie badania kliniczne pokazują, że również chorzy na drobnokomórkowego raka płuca odnoszą korzyść z określonego sposobu postępowania. A co za tym idzie, mamy w tej chwili czas, gdzie dochodzi do zmiany standardów leczenia tej jednostki chorobowej. I badanie, o którym parę słów chciałem powiedzieć jako badanie pierwsze, które wydaje mi się jednym z najistotniejszych doniesień prezentowanych na tegorocznym ASCO w formie, nazwijmy to wirtualnej jednoznacznie, bez możliwości kontaktu bezpośredniego, bez możliwości zadawania pytań, bez możliwości komentarzy w trakcie takich wystąpień, no ale taki czas i z tym musimy się pogodzić. To badanie o akronimie KEYNOTE-189, badanie, które dotyczyło pewnej nowoczesnej metody postępowania chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, łączącej chemioterapię standardową ze stosowaniem immunoterapii w tej tak zwanej pierwszej linii leczenia przeciwnowotworowego. Do niedawna jeszcze zdawaliśmy sobie sprawę, że leczenie immunologiczne w tej jednostce chorobowej ma swoje uzasadnienie i zastosowanie na wstępie leczenia tej choroby tylko i wyłącznie u chorych z określonym tak zwanym czynnikiem predykcyjnym w postaci wysokiego poziomu ekspresji receptora programowanej śmierci komórki. I to tak naprawdę umożliwiało dostęp do immunoterapii mniej więcej około 20-25% chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca. Badanie KEYNOTE-189 zaargumentowało dodatkowo nasze informacje, które posiadaliśmy już od niemal 2 lat, że połączenie tej cząsteczki ze standardową chemioterapią w sposób jednoznaczny, znamienny statystycznie poprawia odległe wyniki leczenia. Przekłada się to na bardzo istotną redukcję ryzyka zgonu tych pacjentów leczonych immunoterapią. I ona właściwie wynosi niemalże 50%, czyli jest to bardzo wysoki element świadczący, wysoki element skuteczności tego leczenia. Dodatkowo, co podkreślali badacze i prezenter tego badania, to, że uzyskano bardzo wysoki, obiektywny odsetek odpowiedzi terapeutycznej, który wystąpił niemal ponad dwukrotnie częściej niż u chorych leczonych tylko i wyłącznie standardową chemioterapią. Gdyż to badanie było skonstruowane w sposób bardzo standardowy. W jednym ramieniu chorzy otrzymywali chemioterapię w połączeniu z immunoterapią, w drugim ramieniu, tym tak zwanym kontrolnym, chorzy byli leczeni wyłącznie cytostatykami. To, co należy podkreślić również i ten wniosek, który się pojawił z tego badania, to, że ten czynnik predykcyjny, o którym mówiłem, ta ekspresja poziomu, ekspresja receptora programowanej śmierci komórki tak naprawdę w tej analizowanej grupie nie miała znaczenia. Bez względu na to, jaki był poziom tej ekspresji, to leczenie skojarzone chemioimmunoterapeutyczne było wysoce skuteczne. Oczywiście również istotnym elementem, który tutaj przeanalizowano w tym badaniu, to również istotna statystycznie, jak to określono, globalna poprawa stanu zdrowia chorych, którzy otrzymywali immunochemioterapię. Tu też chciałem podkreślić bardzo istotny element, który cały czas przewija się w tej walce z tym procesem nowotworowym,
że w odróżnieniu od leków ukierunkowanych molekularnie, które były tak naprawdę i są nadal skuteczne wyłącznie u chorych z rozpoznanym tak zwanym niepłaskonabłonkowym rakiem płuca, to w przypadku immunoterapii ta skuteczność dotyczy zarówno chorych z rozpoznanym rakiem o utkaniu gruczołowym, jak i rakiem o utkaniu płaskonabłonkowym. Czyli poszerzamy o kilkadziesiąt procent, o 30-40% grupę chorych, którzy potencjalnie mogą odnieść korzyść z tego typu leczenia. To jest pierwsze badanie, które wymagało podkreślenia jako badanie, które stało się już przyczyną do zmiany standardu leczenia w krajach Unii Europejskiej. My również liczymy na to, że najbliższa weryfikacja programów lekowych i listy refundacyjnej, która mam nadzieję nastąpi jesienią, doprowadzi do tego, że polscy pacjenci będą również mieli dostęp do tego bardzo nowoczesnego i obiecującego leczenia skojarzonego. Proszę Państwa, pozwolę sobie wtrącić, dopytać, jak wygląda Polska właśnie na tym tle, na tle standardów międzynarodowych w zakresie leczenia raka płuca. Czy nastąpił postęp, czy powinniśmy mieć kompleksy jednak, a może nadganiamy zaległości? Pani redaktor, 2018 rok to był rok, zawsze to podkreślam, rok pewnego przełomu i wprowadzenia grupy polskich pacjentów chorych na raka płuca do tego bardzo istotnego, nazwijmy to, stowarzyszenia krajów Unii Europejskiej z dostępnością do leków immunokompetentnych. I mamy tego świadomość, że nastąpił ogromny postęp i ogromny przełom. Natomiast musimy sobie zdawać z tego sprawę, że rak płuca jest tą jednostką chorobową, w której postęp w odniesieniu do nowoczesnych metod leczenia jest bardzo wręcz niespotykanie dynamiczny. Nie ma miesiąca czy kilku miesięcy, żeby nie pojawiały się nowe, bardzo istotne doniesienia naukowe mówiące o wskazaniach do kolejnego przełomu terapeutycznego, do konieczności zmiany standardu leczenia. I tak jak Państwu mówiłem, w tej chwili w Polsce, jeśli mówimy o programach lekowych dla chorych, mamy w pierwszej linii leczenia przeciwnowotworowego immunoterapię tylko dla chorych z wysoką ekspresją poziomu receptora programowanej śmierci komórki. Czekamy na to, żeby móc tym chorym zaproponować leczenie skojarzone chemioimmunoterapia bez względu na poziom tego receptora, o którym wspominałem. Czyli musimy nadganiać to, co jest, że tak powiem, przed nami, to czym dysponują kraje Unii Europejskiej, czy Stany Zjednoczone, czy Kanada. Więc to myślę, że cały czas nam brakuje jakby tego momentu stosunkowo szybkiego dostępu do nowoczesnych leków, do nowoczesnego postępowania, gdyż w tym zakresie niestety jesteśmy cały czas z tyłu tego peletonu. Ale zmieniło się sporo, mam nadzieję, że zmieni się jeszcze więcej. Profesorze, chciał Pan wspomnieć, oddaję Panu głos. Jeśli mogę, to kontynuowałbym może najpierw informacje, które uważam też powinien Państwu przekazać, które podkreślają skuteczność kolejnego sposobu postępowania immunoterapeutycznego, kojarzenia dwóch leków immunologicznych i badania, o którym uważam, że powinienem tutaj wspomnieć, to jest badanie Checkmate 9LA, które zostało zaprezentowane przez pana profesora Martina Reka jako badanie również wieloośrodkowe, pokazujące w sposób również jednoznaczny i znamienny statystycznie, że łączenie dwóch leków immunologicznych z dwoma cyklami chemioterapii poprawia skuteczność leczenia przeciwnowotworowego u chorych z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca i to bez względu na to, czy to jest rak gruczołowy, czy rak płaskonabłonkowy. Istotny jakby element dotyczący tej redukcji ryzyka zgonu, on wyniósł tutaj niemal 30, czy ponad nawet 30%. Więc myślę, że to jest kolejna
informacja, która może wpłynąć na to, że w tej chwili tego typu leczenie jest już rekomendowane przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej jako jeden z elementów postępowania u chorych z zaawansowanym procesem nowotworowym. To te dwa badania dla chorych z zaawansowanym nowotworem. Natomiast parę słów dodatkowych o badaniu, o którym tutaj pan profesor Maciejczyk już wspomniał. Badanie o akronimie ADAURA. Wszyscy onkolodzy kliniczni czekali z dużym niepokojem na te odległe wyniki obserwacji w tej grupie chorych, dlatego że mówimy tutaj tak naprawdę o kolejnym przełomie w odniesieniu do postępowania u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, u których udało się przeprowadzić zabieg o charakterze radykalnym. Czyli to, co pan profesor już wspomniał, ci chorzy, którzy byli w sposób radykalny zoperowani i u których zdefiniowano występowanie określonych typów zaburzeń molekularnych, występowanie mutacji w obrębie genu receptora naskórkowego czynnika wzrostu, byli poddawani leczeniu właśnie tym tak zwanym inhibitorem trzeciej generacji osimertinibem. Jest to kolejna informacja dotycząca tego leku, który już znalazł swoje miejsce w leczeniu zarówno pierwszej, jak i drugiej linii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z potwierdzoną mutacją w obrębie wspomnianego genu. Natomiast dylemat, który tutaj się pojawia, pokazuje jakby parę istotnych informacji, nad którymi musimy usilnie pracować, żeby móc naszym chorym zapewnić nowoczesne leczenie. Myślę, że akurat co do tego standardu, to z moich informacji to dopiero 2021 rok będzie rokiem, w którym moglibyśmy liczyć na rejestrację tego leku zarówno w Europie, jak i mam nadzieję na dopuszczenie do programu lekowego również w Polsce. Problemem to jest pełna i bardzo szeroko zakrojona diagnostyka już na wstępnym etapie rozpoznań, gdyż w raku płuca cały czas pokutuje pewien niedosyt z naszego punktu widzenia co do uzyskanych informacji o materiale tkankowym pobieranym, czy to w trakcie takiego zabiegu radykalnego, czy w trakcie diagnostyki, gdyż powinniśmy już na dzień dzisiejszy mieć pełen profil molekularny tego guza, żeby móc tym chorym zapewnić jak najnowocześniejsze leczenie i to zarówno na etapie leczenia radykalnego, jak i na etapie leczenia o charakterze czy to paliatywnym, czy leczenia choroby miejscowo zaawansowanej. Badanie ADAURA jest o tyle istotne i myślę, że niepokój pana profesora Maciejczyka to w tym wypadku myślę nie do końca jest uzasadniony, gdyż skuteczność tego leku była analizowana w dużej grupie chorych. Analizowano niemalże 700 chorych z potwierdzoną aktywującą mutacją w tym genie receptora naskórkowego czynnika wzrostu. I analizy dwuletnie, to są dwuletnie obserwacje, pokazały w sposób jednoznaczny różnicę między chorymi, którzy otrzymywali oprócz chemioterapii uzupełniającej również leczenie inhibitorem kinazy tyrozynowej, że ta różnica jest wręcz porażająca, gdyż tutaj po tych dwóch latach niemal 90% chorych otrzymujących osimertinib żyje nadal bez nawrotu choroby w porównaniu do grupy kontrolnej, w której nieco ponad 50% chorych zdefiniowano jako chorzy, którzy nie mają nawrotu czy uogólnienia procesu nowotworowego. To też jest jakby taki argument mówiący o tym, że u około 80% chorych zmniejszyło się ryzyko nawrotu choroby lub zgonu z powodu procesu nowotworowego. I to, co pan profesor również zaznaczył, ta efektywność tego leczenia doprowadziła do sytuacji, która nie zdarza się często. Badanie zostało przerwane przed czasem, przed zaplanowanym dalszym trwaniem tego procesu, dlatego że i badacze, i tak zwany nadzór badania klinicznego stwierdził, że to leczenie jest tak wysoce skuteczne, że byłoby to nieetyczne, żeby ten program był dalej prowadzony i w tej chwili wszystko zmierza do tego, aby móc
aby móc ten lek zarejestrować i ten jednoznaczny, pierwszorzędowy punkt końcowy w postaci czasu przeżycia bez objawów choroby został spełniony w tym badaniu i nie mamy żadnych wątpliwości, że to jest jedno z najbardziej pozytywnych badań prezentowanych na tegorocznym ASCO. Panie profesorze, dziękuję za to bardzo, bardzo konkretne i rzeczywiście wyjaśnienie, porównanie zarówno Polski, jak i spojrzenie na właśnie raka płuca i te innowacyjne możliwości, a właściwie te budzące nadzieje informacje z ASCO 2020. Dziękuję serdecznie. A teraz zwracam się do profesora Piotra Rutkowskiego. Czy kongres ASCO przyniósł dobre wieści dla pacjentów z czerniakiem i nowotworami skóry, panie profesorze? Dzień dobry. Bardzo interesująca dyskusja ze strony i Państwa ze Stowarzyszeń Pomocy Pacjentom, jak i profesora Maciejczyka i profesora Ramlała, ale no, czerniak nie jest aż tak ekscytujący może na tle tego, co było przedstawione, bo to było raczej potwierdzenie trendów i potwierdzenie tego, co zmieniło się w ostatnim czasie z kilkoma nowościami. Zaraz to o tym opowiem, bo to są trzy punkty. Ja tylko chcę dodać, że w pełni się zgadzam też z profesorem Maciejczykiem, że i może też z panem, który mówił właśnie ze Stowarzyszenia Pacjentów, że generalnie w Polsce bardzo ważna jest organizacja i ta organizacja dotycząca nowych procedur, nowych terapii, nowych technologii medycznych, no nie jest perfekcyjna, dobrze o tym wiemy, ale bardzo ważne też jest zorganizowanie tej opieki tak, żeby rzeczywiście diagnostyka była właściwa. Oczywiście, że w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej nasze działania są podejmowane głównie też w tym kierunku, bo jak Państwo zaraz zobaczą, przy zaawansowanym czerniaku oczywiście konieczna jest właściwa choćby diagnostyka molekularna we właściwym czasie. Poza tym jest właściwa organizacja ośrodków. Ale też musimy sobie zdawać sprawę, że wszystko o tym, o czym mówimy w tej chwili, te nowe terapie prezentowane na Towarzystwie Onkologii Klinicznej, no, dotyczą jednak większości przypadków zaawansowanych. Czyli przypadków, gdzie w dużej mierze leczymy chorego na nowotwór jednak paliatywnie, zmieniając wprawdzie sytuację na chorobę przewlekłą. Dlatego tak ważna w sytuacji polskiej jest jednak właściwa profilaktyka i to trzeba podkreślać na każdym kroku, bo im mniej będziemy mieli przypadków zaawansowanych, tym więcej będziemy też mieli środków na to, żeby właściwie leczyć chorych. Bo no niestety pandemia nie spowodowała tego, że ceny terapii spadły, a z każdym ASCO pojawiają się nowe terapie, coraz skuteczniejsze, i koszty leczenia chorego na zaawansowany nowotwór niestety rosną. Oczywiście, że to jest bardzo dobrze zorganizowane w Stanach, jak takie terapie powstają, o tym, o czym mówił jeden z moich przedmówców, ponieważ rzeczywiście no, firmy i uniwersytety współpracują bardzo szybko, żeby wprowadzić te nowe terapie. Więc tego w Polsce jeszcze nie ma, ABM nad tym pracuje. Zobaczymy, więc ASCO uczy rzeczywiście takiej pokory, jeżeli chodzi o dostęp i rozwój szybki nowych technologii medycznych. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w czerniaku, to czerniak, tak jak powiedział profesor Ramlał, jest pewnym modelem ostatnich lat, jeżeli szczególnie chodzi o immunoterapię, ale też gdzie wędruje to leczenie przypadków zaawansowanych. Przede wszystkim najważniejsze w moim przekonaniu doniesienia nie dotyczą leczenia paliatywnego, ale leczenia okołooperacyjnego, czyli leczenia utrwalającego wyniki terapii chirurgicznej, tak żeby zmniejszyć ryzyko. Mówimy o leczeniu adiuwantowym i neoadiuwantowym. Z leczenia adiuwantowego przedstawiono dwa wyniki badań. Szymon Chrostowski pokazał to streszczenie. Jedno to jest badanie kombi AD, gdzie chorzy otrzymywali po wycięciu przerzutów do węzłów chłonnych przez rok, jeżeli była mutacja BRAF, kombinację inhibitora BRAF i MEGDA, BRAFenibu z trametinibem i okazuje się, że po 5 latach efekt jest dokładnie taki sam, jak był na początku, czyli również ryzyko choroby jest zmniejszone 16-18%. To jest bardzo dobry wynik, bo można założyć, że tak naprawdę, jeżeli mamy taki czas zmniejszenia ryzyka nawrotu choroby, to mniej więcej tyle więcej chorych wyleczyliśmy trwale, i ci chorzy nie przeszli właśnie do etapu leczenia paliatywnego. Ja zaraz powiem, jak to wygląda w Polsce, bo nie wygląda różowo i deklaracje ministerstwa wczoraj na debacie nie były wcale różowe, więc oczywiście COVID to nie tylko organizacja pracy szpitali, ale również
kryzys ekonomiczny, który pewnie nadciąga we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych i to jest na pewno problem dla nowych terapii. Więc ja się dziwię, że jednak firmy farmaceutyczne nie pracują z rządami choćby Unii Europejskiej nad tym, żeby jednak ograniczyć ceny terapii, żeby pacjenci mieli do nich dostęp. Drugie badanie, to już jest czysta immunoterapia, bo tam to było leczeniem ukierunkowanym molekularnym. To jest badanie Keynote 054, gdzie chorym podawano przez rok, też po wycięciu węzłów chłonnych, przerzutowych, immunoterapię z kolei za pomocą pembrolizumabu. I okazuje się, że po 3 latach, bo to było trochę później rozpoczęte badanie, więc krótszy okres obserwacji, również różnica na korzyść chorych, którzy otrzymywali leczenie uzupełniające tylko przez rok, a po 3 latach nie mają w 64% nawrotu, za to chorzy, którzy nie otrzymywali tego leczenia, mają tylko w 44% nie mają nawrotu, czyli ponownie 20% różnicy. Tyle chorych mniej przechodzi do leczenia choroby przerzutowej. To są bardzo ważne wyniki, które pokazano. Co więcej, nasze leczenie okołooperacyjne idzie w coraz bardziej zindywidualizowanym kierunku. Prawdopodobnie już bardzo niedługo będziemy stosować, takie badanie w Polsce się otwiera, więc ja generalnie zachęcam też jednak sprawdzania regularnego przez lekarzy i pacjentów, jakie badania kliniczne są w Polsce dostępne, bo to, czym między innymi Stany Zjednoczone i kraje Europy Zachodniej nad nami przodują, to jest to, że pacjenci są proponowani do badań klinicznych nad nowymi terapiami, co po pierwsze oszczędza koszty terapii, a po drugie daje dostęp do tych najnowocześniejszych sposobów leczenia. U nas badanie kliniczne, za wyjątkiem kilku ośrodków, jak naszego profesora Ramlała, to są, czy w Gdańsku, to jest często ostatnia wersja tego, co się pacjentowi proponuje. To nie jest właściwe podejście. I konstrukcja badania, które jest bardzo interesujące, to jest takie badanie, żeby podać przedoperacyjnie 2 dawki immunoterapii u chorych z klinicznymi przerzutami do węzłów chłonnych z czerniaka, oznaczyć ten węzeł chłonny, badanie się nazywało PRADO, ten węzeł chłonny zbadać po tych 2 cyklach immunoterapii i ipilimumabu w niskiej dawce z nivolumabem i zobaczyć, co dalej. Jeżeli chory miał całkowitą lub prawie całkowitą remisję patologiczną, to nic chory więcej nie miał robione. Jeżeli miał częściową remisję, to miał wykonywaną limfadenektomię. Jeżeli nie miał tej remisji, to miał wykonywaną limfadenektomię i miał podawane leczenie uzupełniające. Okazuje się, że po zastosowaniu tylko 2 dawek immunoterapii przedoperacyjnie, ponad 60% chorych ma całkowitą lub prawie całkowitą remisję przerzutów. Czyli układ immunologiczny jest znacznie sprawniejszy na tym etapie i to też jest wskazówka dla kierunków badań w innych nowotworach. Co więcej, odpowiedź radiologiczna nie doszacowuje odpowiedzi patomorfologicznej. Jeżeli to się potwierdzi, a mamy już przesłanki z drugiego badania, które się nazywa Opacin Neo, że podanie takich 2 dawek leku i chirurgia powoduje, że u 80%, ponad 80% chorych w okresie długim już bardzo, bo już prawie 3-letnim, nie ma nawrotu choroby. To oznacza, że być może my powinniśmy podawać w takiej sytuacji tylko te 2 dawki leku, operować i rzeczywiście zobaczyć w zależności od sytuacji odpowiedzi patomorfologicznej, czy chory wymaga jeszcze jakiegoś leczenia, czy nie. I być może to jest w pełni wystarczające. Więc takie badanie jest planowane. Trzecia rzecz to są oczywiście chorzy w stadium rozsiewu, choroba przerzutowa. To też jest prawdą, że czerniak przyniósł największy postęp, jeżeli chodzi o wydłużenie przeżycia właśnie w chorobie przerzutowej. Tylko tej choroby przerzutowej w Polsce jest za dużo. Bo to, o czym pani redaktor mówiła na początku, że te czynniki, które uszkadzają nasze zdrowie i powodują zachorowania na nowotwory, jak palenie tytoniu czy promieniowanie ultrafioletowe, są dość proste do wyeliminowania albo zmniejszenia ich narażenia. No i właśnie promieniowanie ultrafioletowe się przyczynia do tego, że mamy duży wzrost zachorowań na czerniaki. Polacy co więcej, niestety jeszcze zbyt rzadko zgłaszają się ze zmianami skóry do lekarza, żeby je pokazać. Chociaż jest lepiej, bo ostatnio zakończony tydzień świadomości czerniaka i nasza ankieta pokazała, że jest lepiej i wygląda, że jest więcej wczesnych czerniaków. No ale mamy tę grupę zaawansowanych czerniaków i tu przeżycia jeszcze 7-10 lat temu wynosiły poniżej 5%. Teraz z badań klinicznych wynika,
że przeżycia wynoszą ponad 50%, no ale my opierajmy się na danych rzeczywistych, bo bardzo ważne jest, o czym mówił profesor Maciejczyk, jest to, żebyśmy my kontrolowali, jak te wyniki badań klinicznych przekładają się na naszą rzeczywistość. Czyli czy my wiemy, jak w rzeczywistości te badania kliniczne, czy te leki już po rejestracji działają w normalnej populacji. My to co jakiś czas badamy u chorych na czerniaki wieloośrodkowo. Okazuje się, że działają bardzo dobrze, ale oczywiście troszkę gorzej niż badania klinicznych. O jakieś 10% mniejsze są te przeżycia. Dlaczego? Dlatego, że mamy bardziej realną populację. No badania kliniczne zawsze mają wyekstrahowaną populację chorych. Proponuje się chorym, którzy mają największe szanse długo uczestniczyć w tym badaniu, żeby też nie tylko odnieść sukces, ale przede wszystkim, żeby zebrać jak najwięcej informacji o terapii. I po pierwsze okazuje się, i to cały czas w Polsce nie ma, bo tak jak Państwu mówiłem, jeżeli chodzi o leczenie uzupełniające, to tam mamy cały czas dostęp tylko w ramach RDTL-u, ale tu mamy inną sytuację. Program lekowy nasz nie zakłada możliwości przerwania immunoterapii u chorych, którzy uzyskali korzyść kliniczną. Od ponad roku prowadzimy dyskusję, no ale to są tylko dyskusje. To jest dość absurdalne, ponieważ w takiej sytuacji okazuje się, że jak przerwano by terapię u chorych, którzy mają całkowitą remisję, czy prawie całkowitą remisję na zastosowaną immunoterapię. Było takie badanie Keynote 006, gdzie po 2 latach planowo przerwano takie leczenie. To prawie 100% żyje dalsze 3 lata bez żadnego leczenia. Więc my marnujemy, narażając chorych jakby na dodatkową terapię. Za to, co jest bardzo ważne i to ASCO też pokazało, że na pewno mamy duży potencjał ze skojarzenia anty-PD-1 z anty-CTLA-4 i w ogóle prowadzimy nowe badania nad nowymi skojarzeniami immunoterapii. Dlatego też mówię, jaka jest duża waga tych badań klinicznych i tym, że chorzy nie powinni mieć proponowanych w polskich warunkach tak po prostu leczenia standardowego w ramach programów lekowych, tylko jeżeli jest badanie kliniczne, to powinno ono być wyeksploatowane. Więc okazuje się, że połączenie ipilimumabu z nivolumabem nie dość, że działa lepiej w pierwszej linii leczenia, ale też potrafi przełamywać oporność na leki anty-PD-1 jak pembrolizumab czy nivolumab. No i ostatnia rzecz to już jest może z innych nowotworów. Potwierdzono, że w innych nowotworach mamy też fenomenalne działanie immunoterapii, między innymi w raku kolczystokomórkowym skóry. Długotrwałe wyniki badania z cemiplimabem, to jest następne przeciwciało anty-PD-1, gdzie jednoznacznie powiedziano, że nigdy nie obserwowano wcześniej takich wyników leczenia u chorych na przerzutowe czy nieresekcyjne raki kolczystokomórkowe, co jest rzadkim wskazaniem w stosunku do czerniaka, bo czerniak, mimo że nie jest częstym nowotworem w stosunku do raków, ale jeżeli chodzi o ich potencjał przerzutowania i zaawansowanie, to ponad 1200 osób w Polsce umiera rocznie z powodu czerniaka. W związku z tym, a z kolei z powodu raków skóry, to są chorzy poniżej zdecydowanie 1000, mimo że tam jest kilkadziesiąt tysięcy zachorowań rocznie. W związku z tym to jest bardzo, bardzo istotny element, że tam też mamy dostęp do nowych terapii w rzadkich wskazaniach, bo chorych na przerzutowego czy nieresekcyjnego raka kolczystokomórkowego jest jakieś 50-70 rocznie. Na raka z komórek Merkla to jest znacznie jeszcze mniej i tam działa immunoterapia. No, którą uzyskujemy na szczęście zgodę w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej. Więc jak Państwo widzą, to nie jest tak, że wprowadziliśmy nowe standardy, pewnie jesteśmy ich blisko i ASMO i ASCO, tegoroczne ASMO, które też będzie wirtualne, zobaczymy jak ASCO w przyszłym roku, pewnie zmienią więcej, ale te dane są bardzo ważne, żeby potwierdzić, że leczenie choćby uzupełniające jest tak istotne, żeby odwrócić tendencję dla chorych o złym rokowaniu jeszcze w sytuacji choroby resekcyjnej. Profesorze, bardzo dziękuję. A teraz przejdźmy do doniesień z obszaru leczenia raka prostaty, które przedstawi dr Iwona Skoneczna. Pani doktor nie może być dzisiaj z nami na żywo, ale nagraliśmy ją wczoraj specjalnie dla Państwa. Za chwilę pokażemy tę wypowiedź. Zobaczmy. Od kilku lat rak prostaty, rak gruczołu krakowego, jest najczęstszym nowotworem u mężczyzn, również w Polsce. Dołączyliśmy do grona krajów z całego świata, gdzie ten nowotwór już od wielu lat był najczęstszy. Czyli jest to problem
społeczny, na szczęście również z jednej strony osoby, u których rozpoznajemy raka prostaty, często z tą chorobą żyją wiele lat, co jest świetnie dla tych panów, natomiast trochę gorzej dla systemu opieki zdrowotnej, który powinien ich często monitorować, czyli na swojej drodze leczenia wymagają często różnych metod leczenia, począwszy od leczenia operacyjnego, radioterapią. W przypadku bardziej zaawansowanej czy nawrotowej choroby też tak zwanych leczeń systemowych, czyli tabletek, czy zastrzyków, czy kroplówek, którymi często właśnie zajmuje się onkolog. Czyli jest to problem społeczny, ważny, bo dotyczy bardzo dużej grupy pacjentów. Czyli szacujemy w tej chwili danych za 2017 rok, było to ponad 17 tysięcy zachorowań, czyli prawdopodobnie w roku 2020 mamy 20 tysięcy albo może więcej nowych przypadków. I na szczęście, można powiedzieć, większość osób, która zachoruje na raka prostaty, nie umrze z powodu tego nowotworu. Większość. Ale niestety w dalszym ciągu w takich krajach jak Polska, gdzie my nie mamy takiego formalnego screeningu raka prostaty, mamy w dalszym ciągu grupę około 20% panów, u których rozpoznajemy tę chorobę w zaawansowanym stadium, stadium choroby przerzutowej, albo czasami też zaawansowanego miejscowo czy wysokiego ryzyka raka prostaty. I w tej grupie jednak dla części osób ten rak prostaty może być też takim zagrożeniem co do życia. W tej chwili w onkologii oczekiwalibyśmy takich przełomów, najlepiej, prawda, każdego miesiąca, a może nawet i tygodnia. Natomiast nasza wiedza jakby porusza się etapami, czyli dostajemy takie informacje, które nas utwierdzają z kongresu na kongres w przekonaniu, że mamy wartościowe leczenie i można powiedzieć też takie dane uzyskaliśmy na kongresie ASCO w tym roku, czyli jeśli chodzi o raka prostaty, takiego bardziej zaawansowanego, albo można powiedzieć takiego nawrotowego raka prostaty, czyli jesteśmy po zabiegu operacyjnym albo radioterapii na prostatę i dochodzi do nawrotu choroby. W raku prostaty mamy taką komfortową sytuację, która polega na tym, że mamy marker nowotworowy, który nam sygnalizuje, że do takiego nawrotu dochodzi, czyli badamy krew na obecność właśnie PSA, które jest takim markerem nowotworowym i widzimy, że ten parametr zaczyna nam rosnąć. Zaczyna nam rosnąć, natomiast robimy jednocześnie tak zwane badania obrazowe w onkologii, czyli tomografię, scintygrafię i nie widzimy choroby, ale widzimy, że marker systematycznie narasta. Czyli to jest właśnie, można powiedzieć, przełom związany z obecnością markerów nowotworowych i już od kilku lat wiemy, że w takiej sytuacji możemy zastosować bardzo przyjazne dla pacjentów z rakiem prostaty leczenie hormonalne, czyli tak zwane nowe leki hormonalne. Mamy w tej klasie w tej chwili, można powiedzieć, cztery leki, czyli począwszy od najstarszego abiraterona, enzalutamid, następnie darolutamid i apalutamid, czyli to jest wszystko klasa nowych doustnych leków hormonalnych. I właśnie w tym roku okazało się, że do tej pory wiedzieliśmy o tym, że u takiej osoby, u której rośnie PSA, nie widać jeszcze przerzutów, jeżeli dołączymy do klasycznego leczenia obniżającego poziom testosteronu właśnie te nowe tabletki, to możemy opóźnić o 2 lata wystąpienie przerzutów. A teraz właśnie od kilku tygodni wiemy, że też nasi panowie będą żyli dłużej, jeżeli te leki zastosujemy wcześniej i jest to różnica kilkunastu nawet miesięcy na korzyść podania tych leków dużo wcześniej. Chcę powiedzieć, że można powiedzieć w takiej sytuacji, kiedy widzimy, że coś się wydarzy, czyli że nieuchronnie rośnięcie PSA prowadzi do wystąpienia przerzutów i jakby ta świadomość u pacjenta i u lekarza jest, można powiedzieć, bardzo trudna i to, że na tym etapie jakby nie mamy dostępu do tego leku, a coś się z badania na badanie właściwie czekamy
i właśnie musimy zobaczyć te przerzuty, żeby pacjent w polskim systemie refundacyjnym mógł otrzymać te leki. No jest to bardzo trudna sytuacja, tak jak wspomniałam, zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza. Więc dostaliśmy teraz pełne dowody na to, że trzy te nowe leki, które były badane w tej sytuacji, wpływają na wydłużenie całkowitego przeżycia, czyli to, o co w onkologii walczymy najbardziej. I co ważne, te doustne leki hormonalne mają tak korzystny profil toksyczności, czyli praktycznie tej toksyczności nie mają. To jest dobry, są to dobrze tolerowane leki doustne, które szczególnie w erze pandemii jakby umożliwiają odsunięcie chemioterapii i jest to wygodne i skuteczne leczenie. Jeśli chodzi o leczenie zaawansowanego raka prostaty w Polsce, niewątpliwie w ostatnich latach uzyskaliśmy dostęp do większości z leków, jakie stosowane są na świecie. To znaczy mamy dostęp do klasycznej chemioterapii z wykorzystaniem docetaxelu. Mamy częściowy dostęp do nowych leków hormonalnych, czyli tak jak wspomniałam, mamy w tej chwili już na świecie cztery leki z tej klasy. W Polsce mamy dostęp do dwóch z tych terapii. Natomiast mówiąc prawdę, dostęp do tych nowych leków hormonalnych jednak w Polsce dla pacjentów jest utrudniony. Czyli można powiedzieć, że można dyskutować nad tym, na jakim etapie pacjent z rakiem prostaty, tak zwanym rakiem opornym na kastrację, ale też leki mają rejestrację w stadium wrażliwości na leczenie hormonalne, czyli jeszcze zanim wystąpi ta oporność na kastrację, można dyskutować, na jakim etapie pacjent mógłby skorzystać z tego leczenia. Problemem jest to, że duża część, jak sądzę, mężczyzn z rakiem prostaty w Polsce nie otrzyma żadnego z tych leków nigdy, bo jakby kryteria, które umożliwiają lekarzowi zakwalifikowanie pacjenta do tego leczenia, są na tyle, można powiedzieć, ograniczające, że zdarza się, że część osób nigdy tych kryteriów nie spełni. I tutaj jakby widzę pole do działania, do takiego globalnego przyjrzenia się, jak właśnie każdemu mężczyźnie z zaawansowanym opornym na kastrację czy zaawansowanym z przerzutami rakiem prostaty zapewnić dostęp do przynajmniej jednego z tych leków w trakcie jego leczenia. Mamy też inne leczenia, czyli na świecie mamy również chemioterapię, którą możemy korzystać z niej jako leczenie drugiego rzutu, czyli jest to lek cabazitaxel, o którym wiemy, że wydłuża przeżycie, o którym wiemy, że w pewnych sytuacjach jest lepiej podać taki lek niż drugi z tych leków hormonalnych, bo na to też już mamy opublikowane w zeszłym roku badania. I lek ten w Polsce nie jest w ogóle dostępny dla polskich pacjentów, czyli oczywiście pacjenci nie kochają chemioterapii, więc można powiedzieć, że jest to na pewno trudniejsze leczenie, ale jest grupa młodych mężczyzn, którzy mogliby z tego leczenia skorzystać i tego dostępu nie mamy. No i mamy jeszcze kolejną grupę, czyli radiofarmaceutyków, czyli można powiedzieć, że tutaj w Polsce akurat dostęp do leczenia radem 223 jest, można powiedzieć, podobny jak precyzują to zalecenia Unii Europejskiej, czyli naszej rejestracyjnej agencji, i ten lek akurat w Polsce, można powiedzieć, dostępność pokrywa się z tymi zaleceniami. Także podsumowując, to co moglibyśmy zrobić, żeby wyniki leczenia raka prostaty w Polsce były lepsze, to zastanowić się, w jaki sposób zapewnić pacjentom dostęp do przynajmniej jednego z leków hormonalnych i też jednak rozważyć dla osób młodszych, no niestety w tej chwili wiek nie jest, czyli klasycznie rozpoznawaliśmy raka prostaty po 70 roku życia, w tej chwili
Właściwie na co dzień widzimy panów 60-letnich, całą grupę panów 50-letnich i niestety też panów 40-letnich, u których niestety też często znajdujemy choroby już w stadium choroby zaawansowanej. I wszystko to są mężczyźni w doskonałej formie, którzy w momencie, kiedy tego potrzebują, mogliby skorzystać również z drugiego rzutu chemioterapii. Ma również wnioski, co możemy zrobić, aby rozszerzyć, poszerzyć, umożliwić dostęp do lepszego leczenia, innowacyjnego leczenia w Polsce. Za chwilę przejdziemy do debaty, w której będą mogli Państwo razem odpowiadać na pytania, dołączać i uzupełniać swoje wypowiedzi. Natomiast wróćmy jeszcze do pana Szymona Chrostowskiego, pacjenta, prezesa Fundacji Wygrajmy Zdrowie, który rozpoczął dzisiejszą naszą debatę, wprowadził właściwie do ASCO 2020. Panie Szymonie, wiem, że chce pan coś uzupełnić, że pojawiły się wnioski, informacje po wypowiedziach ekspertów. Tak, to przede wszystkim chciałem odnieść się jeszcze do tego, co pani doktor Skoneczna powiedziała, ale powiedziała to oczywiście o Radzie 223, który jest odpowiednią opcją leczenia dla pacjentów z przerzutami kości. I też ASCO przynosi nam informację o badaniu trzeciej fazy, o akronimie DORA, gdzie właśnie został zastosowany Rad 223 właśnie w skojarzeniu z docetexelem. I to są bardzo ważne informacje dla pacjentów. Pani doktor wspomniała właśnie o mniejszej toksyczności w leczeniu, więc no, to są bardzo ważne informacje i bardzo ważne doniesienia, które mam nadzieję, no, że jak najszybciej trafią jako narzędzie dla naszych specjalistów, naszych lekarzy. Bardzo Ci dziękuję, Szymonie. A teraz, drodzy Państwo, właśnie celem naszego dzisiejszego spotkania jest także poszukiwanie rozwiązań, wyciąganie wniosków, rozwiązań umożliwiających szybszy i pełniejszy dostęp do innowacyjnych terapii w Polsce. Czy fundusz medyczny to recepta na wczesny dostęp do terapii onkologicznych? No i właśnie, teraz zapraszam do udziału w tej dyskusji chętne osoby. Dajmy na tę dyskusję około 5-6 minut. Ja włączę stoper i który z ekspertów chciałby jako pierwszy zabrać głos. Nie pozwoliłam profesorowi Rutkowskiemu, przepraszam bardzo, powiedzieć o sytuacji w Polsce, prawda, jeśli chodzi o leczenie innowacyjne, prawda? Raka czerniaka. Chciał pan wspomnieć? Raka czerniaka. Dobrze, czerniaka oczywiście. Boże, przepraszam, czerniak. To bardzo krótko. Znaczy, mieliśmy nieźle, na pewno nie mamy już idealnie. Muszę powiedzieć, że wczoraj trochę ze zdziwieniem przyjąłem stwierdzenie, że wszystkiemu jest winny przebieg negocjacji i że leki są za drogie. No to wiemy, że leki są drogie. No, państwo musi jasno sprecyzować, jakie są cele w opiece zdrowotnej i na co nas stać. Rzeczywiście bardzo ważne jest też wprowadzenie generalnie nowych wycen w onkologii dotyczących między innymi leczenia lokoregionalnego, bo tak naprawdę bez właściwego leczenia lokoregionalnego my nie posuniemy ani o krok poprawy w leczeniu nowotworów litych, ale jeżeli chodzi o nowe terapie w czerniaku, to część mamy w formie protezy, czyli ratunkowego dostępu do technologii lekowej, to dotyczy adiuwantu. To jest bardzo dziwne, bo to jest, tak jak powiedziałem już, w tym leczenie, które zmniejsza ryzyko nawrotu choroby, czyli zmniejsza liczbę chorych w czwartym stopniu i prowadzi do wyleczenia większej liczby chorych. Druga sprawa to jest to, że nie mamy kombinacji ipilimumabu z nivolumabem, co też jest bardzo dziwne, ponieważ mamy leczenie sekwencyjne nivolumab czy pembrolizumab, a później ipilimumab, którego koszty są właściwie większe, a skuteczność mniejsza. I nie mamy możliwości wakacji terapeutycznych, o których mówiłem, co wiąże się z bezsensownym wydawaniem pieniędzy i narażaniem chorych na toksyczność. To, o czym mówiła doktor Skoneczna, my musimy mieć możliwość realnej zmiany w szybkim tempie, zgodnie z wiedzą medyczną, programów lekowych, bo one nie tylko służą temu, że firmy farmaceutyczne na tym zarabiają, ale służą przede wszystkim temu, że pacjent jest właściwie leczony. Jeżeli mamy program lekowy, który jest źle skonstruowany, to nie dość, że wydajemy pieniądze, to je wydajemy nieefektywnie. I to jest główna bolączka w tej chwili, jeżeli chodzi generalnie o programy lekowe. Fundusz medyczny, będziemy zaraz o tym mówić, ja myślę, że Adam Maciejczyk zacznie, bo on też uwagi do tego funduszu medycznego miał. Generalnie to nie jest na pewno rozwiązanie, to jest coś, co może przyspieszyć dostęp dla rzadkich
nowotworów rzadkich wskazaniach, bo RDTL, szczególnie przy tej pierwszej zgodzie dla pacjenta, trwa za długo. To jest obrót około 4-miesięczny. Jeżeli mamy chorego na zaawansowany nowotwór i czekamy nawet na super wyjątkowo skuteczne leczenie, którego firma farmaceutyczna na przykład nie będzie chciała w ogóle wprowadzić do programu lekowego, bo dotyczy to, nie wiem, 5 chorych rocznie w Polsce, to oczywiście, jeżeli czekamy 4 miesiące, to już nie mamy 5 chorych, tylko 2 z tych chorych. Dziękuję profesorze. W takim razie profesor Maciejczyk został wywołany do odpowiedzi, czy fundusz medyczny to recepta na wczesny dostęp do terapii onkologicznych. Kontynuujmy ten temat. Za wywołanie do odpowiedzi w szczególnie trudnym temacie. Na pewno tutaj wszystkie wątki zostały poruszone. Ja przy okazji, nawiązując do wypowiedzi pana Szymona Chrosowskiego o pembrolizumabie zastosowanym w raku jelita grubego, odrobiłem lekcję, ale tutaj łatwo nawiążę znowu do swojej wypowiedzi i powiem jasno, tam ta korzyść była i też tylko w progression free survival, czyli w zmniejszeniu liczby progresji, ale u pacjentów, którzy mieli ocenioną niestabilność mikrosatelitarną, czyli znowu badanie, jakie badanie, jaka jakość badania, bo z tego co wiem, to badanie można wykonać zarówno w immunohistochemii, czyli w badaniu patologicznym, jak i w badaniu molekularnym. I popatrzcie Państwo, jak to jest bardzo istotne tutaj, obecność patologa, możliwość egzekwowania kompletności badań diagnostycznych właśnie w pracowniach patomorfologicznych połączonych, czy też oddzielnych od biologii molekularnej, bo tu różne są filozofie, ale generalnie wszystko powinno być skupione wokół pacjenta. Pacjent powinien mieć dobrze określoną chorobę, dobrze ją, my to nazywamy stratyfikacją, czyli pacjent powinien być przydzielony do tej grupy pacjentów, w której można bezpiecznie zastosować tą terapię. I wtedy wiemy, jaka jest liczba tych pacjentów i wtedy wiemy, czy nas na to stać. To jest wszystko bardzo istotne, żebyśmy, to o czym powiedział Piotr, to w 100% absolutnie się z tym zgadzam, że i to pani doktor też wcześniej, konieczność zmian w programach lekowych to jest warunek bezwzględny i tak naprawdę lekarz powinien mieć pewną elastyczność, możliwość elastycznego doboru leków. My widzimy, że te programy lekowe, które tak trudno przechodzą przez proces kwalifikacji do refundacji, no szybciej się zmieniają niż przechodzą ten trudny cykl, aczkolwiek trzeba też pamiętać, że proces inicjowania tych zmian jest też dosyć trudny, bo firmy już w momencie, w którym na przykład lek można przerwać jego leczenie, już nie są zainteresowane inicjowaniem tego procesu, więc trzymanie się standardu, to co jest przewodnią myślą dzisiejszego spotkania, czyli evidence-based medicine, to jest, dotyczy tak samo włączania leków, jak i modyfikowania programów lekowych, czy też zawieszania pewnej refundacji, bo jedne terapie zastępują drugie terapie, a o tym się jakby najmniej mówi. I tu jest dużo do zmian i tutaj bardzo ważna jest też rola towarzystw naukowych, bo rekomendacje muszą wypływać z aktywności towarzystw naukowych. Fundusz medyczny, o którym wspomniał Piotr, to jest bardzo ciekawy pomysł. Faktem jest, że pozwala on, w mojej ocenie, bo ja znam, znaczy wiemy jaki jest projekt tego funduszu medycznego, jak będzie on w ostateczności wyglądał, nie wiemy jeszcze, ale w założeniach projektu było to, co od lat, a właściwie, że od wielu miesięcy, i ja też zresztą to mówiłem, jest konieczny, czyli modyfikacja RDTL-u. RDTL w założeniach był może fajnym pomysłem, czyli ten ratujący dostęp do terapii lekowych, ale no przy już samym wdrażaniu szereg zapisów zmodyfikowało, zmutowało ten pomysł i to jest poważny kłopot. Nie tylko kłopot jest taki, że i to znowu będę trochę patrzył z drugiej strony, nie tylko jest problem taki, że te terapie długo są rozstrzygane, bo wcale te prace, przynajmniej na poziomie Agencji Oceny Technologii Medycznych, tak długo nie trwają, ale problem jest taki, że RDTL stał się furtką do wprowadzenia leków, które powinny przejść przez program tak naprawdę lekowy. I
I tu znowu stajemy się pewnymi zakładnikami pewnych procesów, to znaczy się strasznie dużo pojawiło się w ocenie agencji RDTeli, a jakby mało programów lekowych, a jakby istota powinna być gdzie indziej całego procesu. Pacjent powinien mieć program lekowy, a RDTL powinien być ratunkiem dla tych pacjentów, którzy mają właśnie rzadszą postać choroby nowotworowej. No i wtedy tych RDTeli byłoby mniej i na pewno proces byłby bardziej, znaczy szybszy, tak? I łatwiejszy byłby dostęp do tego leczenia. Ale to, o czym zapominamy, i jeszcze chciałbym na końcu zwrócić na to uwagę ponownie. ASCO to nie tylko spotkanie, na którym się omawia leczenie lekami, zastosowanie leków, tylko się omawia również sekwencje leczenia. I tu też, bo zapomniałem o tym powiedzieć, w zakresie jelita grubego, szczególnie znaczy zwracam uwagę na odbytnicę, bo jako radioterapeuta na to zwracam uwagę. Bardzo ważne doniesienie na ASCO to było doniesienie, które wskazało, że jednak zasadne jest stosowanie krótkiej radioterapii i później leczenia u pacjentów z zaawansowanym rakiem odbytnicy i później leczenia systemowego przed zabiegiem operacyjnym i nawet odroczonym zabiegiem operacyjnym, czyli leczenie, które w Polsce jest od wielu lat standardem, które dzięki aktywności zresztą pana profesora Bójko z Narodowego Instytutu Onkologii pozwoliło stworzyć tak naprawdę polską grupę leczenia raka odbytnicy. I to badanie zostało na ASCO docenione obok badań niemieckiej grupy leczącej raka odbytnicy i Amerykanie po latach stwierdzili, że ten model, który w Polsce już od lat obowiązuje, jest standardem, który w Stanach Zjednoczonych też się przebije. A ja pamiętam kilka lat temu, jak trudno było się przebić w Stanach Zjednoczonych z taką koncepcją, jak to było traktowane jednak z dużym dystansem przez kolegów amerykańskich. Także akurat sam uczestniczyłem w tym procesie i ten standard po prostu jest w naszych szpitalach onkologicznych stosowany. I na to też trzeba zwrócić uwagę, że są sytuacje, szczególnie w zakresie organizacji, które można, bo to dotyczyło tylko organizacji, zebrania danych, dobrego skonstruowania badania. Tutaj trzeba oddać profesorowi Bójko i jego zespołowi znakomite przygotowanie do tego procesu, no i później dobrze opublikować. I to konsekwentnie realizowane okazuje się, że może służyć również za wzór dla wprowadzania standardów w Stanach Zjednoczonych. Także nie bójmy się takich aktywności. Ja myślę, że profesor Rutkowski jest znakomitym przykładem osoby, która uczestniczy w takim tworzeniu takich badań. I nie miejmy kompleksów, tylko dbajmy o kompleksowość, o kompletność badań diagnostycznych, bo bez tej bazy, bez tego porządnej patomorfologii, bez porządnej biologii molekularnej nic nie osiągniemy, absolutnie. Nawet mając dużo pieniędzy na wiele drogich leków. Dziękuję panie profesorze i kolejne pytanie kieruję właśnie do profesora Rutkowskiego i profesora Maciejczyka. Bardzo będę wdzięczna, jeśli panowie się tutaj uzupełnią. Na jakim etapie wdrażania są Krajowa Sieć Onkologiczna, Narodowa Strategia Onkologiczna? Czy efekty leczenia zależą także od odpowiedniej wczesnej diagnostyki, koordynacji leczenia i referencyjności? I co się dzieje w tym zakresie? Panowie? Panie redaktorze, ja przepraszam. Jak rozumiem, już przekroczyliśmy czas przewidziany na debatę, ale krótko. Ja powiem o Narodowej Strategii, pewnie Adam powie o Krajowej Sieci, chociaż to są rzeczy wzajemnie się uzupełniające, więc oczywiście, że my pracujemy. W Narodowym Instytucie Onkologii powołano w ten sposób specjalny dział. Podpisujemy właśnie umowę już po, że tak powiem, wstępnych ustaleniach i pracach, które już zostały wykonane z Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia na temat przede wszystkim monitorowania i koordynacji Narodowej Strategii, dlatego że bardzo ważny jest raport otwarcia, który przewidujemy na drugą połowę tego roku, żeby był przygotowany dla tych nowotworów wskaźnikowych, które wynikają z Krajowej Sieci i z Narodowej Strategii Onkologicznej. Bardzo ważne jest to, żebyśmy na bieżąco monitorowali dane, które będziemy sprawozdawać w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej dotyczącej tych najczęstszych nowotworów, ale też nowotworów różnych i o różnym wpływie działań profilaktycznych, ale również organizacji ochrony zdrowia, bo to dotyczy raka płuca, raka piersi, raka jelita grubego, raka gruczołu krokowego, jajnika, szyjki macicy, czerniaka. W związku z tym to są te nowotwory, które są
nieco odmienne, ale tak jak powiedziałem, takie, gdzie mamy możliwość działań również profilaktycznych w większości przypadków i dostępu do nowoczesnych terapii, nowoczesnych metod leczenia. W związku z tym, no, na tym etapie jesteśmy. Mam nadzieję, że te prace tylko będą już przyspieszały. Mamy również przewidziane spotkanie odnośnie działań dotyczących organizacji dalej profilaktyki. Jak Państwo widzą, jeżeli chodzi o działania takie awarenessowe, to Ministerstwo Zdrowia prowadzi w tej chwili tę kampanię Planuje Długie Życie i to się widzi w tej chwili. No, nie mamy danych, jak wygląda spadek niestety uczęszczania przez naszych obywateli na badania profilaktyczne, bo z tym na pewno mieliśmy przez pewien czas problem w ramach pandemii. W tej chwili badania profilaktyczne ponownie ruszyły, więc to nie to, że czas pandemii spowodował, że nic się nie działo. Nie, działo się bardzo dużo. Dziękuję, panie profesorze. I czy profesor Maciejczyk chciałby uzupełnić? No jasne, jeżeli chodzi o pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej, no Krajowa Sieć Onkologiczna jest elementem Narodowej Strategii, także tutaj jak najbardziej ten proces toczy się. Po trudnym 2019 roku, w którym ustaliliśmy i znaleźliśmy metodykę na realizowanie tego złożonego działania, w tej chwili praktycznie od 2020 roku już 4 województwa prowadzą pilotaż, zbieramy dane, zbieramy w sposób systemowy, systematyczny, ujednolicone dane. No taki, jak to powiedział pan profesor Guść, wiwisekcji w polskiej onkologii jeszcze nie było i wyniki prezentujemy już w różnych miejscach, więc one są bardzo zachęcające w różnych aspektach. Na pewno trzeba podkreślić zadowolenie pacjentów, bo generalnie pacjenci bardzo dobrą mają opinię, szczególnie o opiece ze strony koordynatorów, o możliwości komunikacji, ale również o terminowości realizacji usług i mamy obiektywne dowody na to, że to działa. Jeżeli ktoś jednak spodziewał się, że pilotaż spowoduje, że nagle wszystkie nowotwory zdecydowanie będziemy bardziej efektywnie leczyć, to wierzmy, no pilotaż służy też temu, żeby pokazać, jaka jest różnica w dostępie do opieki onkologicznej w dużych miastach versus mniejsze miejscowości i tak naprawdę ten kod zamieszkania ma olbrzymi wpływ na dostęp do opieki onkologicznej i to też wychodzi. Także te pewne problemy i miejsce różnych szpitali w opiece onkologicznej, realne miejsce, a nie takie jak oni deklarują, jak dyrektorzy tych szpitali deklarują, to też jest zdobycz wiedza i oparta na liczbach, a nie na naszym przeczuciu. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Jest z nami od samego początku pani Aleksandra Wilk. Pani Aleksandro i Szymonie, drogi, czy pacjenci odczuwają efekty działań podejmowanych w onkologii od kilku lat? Jakie problemy zgłaszają i czego oczekują? I to będzie już ostatni punkt naszej dzisiejszej dyskusji. Pani Aleksandro, proszę o rozpoczęcie. No nie ukrywam, że tutaj podepnę się pod to, co mówił profesor Maciejczyk i nie tylko, pozostali profesorzy również zwracali na to uwagę. Diagnostyka. Diagnostyka kuleje niestety w dalszym ciągu. Trwa, jest po prostu w bardzo długim okresie czasu rozłożona. Pacjenci bardzo długo czekają na wyniki w ogóle samego rozpoznania histopatologicznego, aby móc rozpocząć leczenie. Nawet jeżeli już wyjdzie któryś z nowotworów, w którym jest wymagana dalsza, pogłębiona diagnostyka już w tym momencie molekularna, to też bardzo długo trwa i muszę przyznać, że mamy pacjentów, co niestety muszę podkreślić, którzy nie dożywają leczenia. Czyli ta diagnostyka tak długo trwa, że po prostu pacjent nie ma szansy nawet tego leczenia rozpocząć. I ja uważam, że tutaj pod tym względem należy bardzo popracować i na to zwrócić uwagę, ponieważ był też jakby system leczenia i schemat leczenia pacjenta zależy od tego, jak ta diagnostyka zostanie przeprowadzona. Także w tym przypadku, no myślę, że też Szymon się tutaj ze mną zgodzi, że to jest jakby podstawa do tego, żeby wyjść, jeżeli chodzi o pacjentów, z prawidłowym właśnie leczeniem i to należy poprawić. Panie Szymonie?
Jeżeli jeszcze nie ma Szymona na linii, to ja sobie pozwolę troszeczkę nadmienić jeszcze odnośnie konferencji ASCO. I tutaj profesor Amno wspomniał o tej pierwszej linii immunochemioterapii dla pacjentów. Ja powiem tak, nasi najbliżsi sąsiedzi w Czechach już kilka dni temu właśnie w programie lekowym zrefundowano w pierwszej linii immunochemioterapię zarówno w raku nieposkonabłonkowym, jak i płaskonabłonkowym płuca i mają już dostęp nasi sąsiedzi bliscy do tej terapii, dlatego naprawdę mamy ogromne nadzieje, wiążemy z tym, że na tej liście wrześniowej refundacyjnej nasi pacjenci w Polsce z rakiem płuca również będą mieli taką samą szansę jak inni pacjenci w krajach Unii Europejskiej. I też liczymy na to, bo wiemy, że również doniesienia też z konferencji są takie, że w raku drobnokomórkowym tak samo immunochemioterapia przynosi ogromne korzyści pacjentom i tutaj też, że tak powiem, liczymy na to, że ta sytuacja dla tych pacjentów z rakiem drobnokomórkowym się zmieni, gdyż w tym momencie oni mają tylko i wyłącznie tylko chemię i radioterapię. Z niepłaskonabłonkowym rakiem są troszeczkę lepszej, że tak powiem, sytuacji pacjenci, bo w drugiej linii mają dostęp do immunoterapii, ale no, niestety też w bardzo ograniczonym, po prostu mamy bardzo ograniczone możliwości, ponieważ nie wszyscy się kwalifikują, część osób już jest po prostu sprogresowanych. I jeszcze na ASCO były doniesienia odnośnie nowych cząsteczek przeróżnych inhibitorów mutacji. Tutaj też bardzo wszystko poszło do przodu. Do tej pory badaliśmy w przypadku raka płuca mutacje EGFR, ALK, PDL1 białko i mutacje ROS1. Teraz mamy zarejestrowane zresztą niedawno w Stanach Kapmatyni w mutacji RET w przypadku raka rdzeniastego tarczycy, który występuje właśnie ta mutacja u chorych na raka płuca. Mamy pacjenta u nas na grupie, który właśnie posiada tą rzadką mutację, jest leczony niestety nie w Polsce, ponieważ w Polsce do tej pory nie miał dostępu do tego rodzaju leczenia, jest leczony w badaniu klinicznym BLU-667 i muszę przyznać, że no, efekty są niesamowite. Pacjent przeszedł już immunoterapię, przeszedł chemioterapię, radioterapię, naświetlania głowy, miał przerzuty do głowy i to wszystko się cofnęło podczas brania tego leków w tym badaniu klinicznym. Także też wiem, że w Polsce chyba u profesora Kowalskiego w Warszawie, nie wiem czy profesor Amnał też ma to badanie, ale jest możliwość już, jeżeli ktoś ma mutację RET, możliwości wzięcia w udziału w badaniach klinicznych i co za tym idzie. Pacjenci powinni mieć szerszą diagnostykę molekularną właśnie o te mutacje, czyli MET, KRAS czy też RET. Bardzo dziękuję Pani Aleksandro. Czy profesor Ramlał chciałby się do tego odnieść? Czy któryś z ekspertów chciałby na zakończenie jeszcze coś dodać? To jest ten ostatni moment. Ja mogę tylko powiedzieć, że każda droga, która będzie prowadziła do szybszego dostępu naszych chorych do nowoczesnego leczenia jest drogą słuszną i dobrą, więc liczymy na to, że nowe propozycje związane z dostępnością do leków onkologicznych może to spowodują, natomiast no, cały czas borykamy się z wieloma problemami, o których żeśmy tutaj mówili. Myślę, że długa droga przed nami, żebyśmy mogli to spełnić oczekiwania naszych chorych. To tylko tyle i bardzo dziękuję za dzisiejszy czas. Dziękuję bardzo panie profesorze. Bardzo dziękuję. Tak. Tak, oczywiście. Bardzo. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo. Oczywiście to jest zakończenie. Dziękuję za tę dzisiejszą dyskusję. Nagranie i relacje z dzisiejszej debaty będą Państwo mogli obejrzeć również na stronie medicalpress.pl. Zachęcamy do zamieszczania tej relacji w Państwa mediach i kanałach komunikacji. Bardzo dziękuję szanownym ekspertom. Bardzo dziękuję za głos pacjentów. To na pewno bardzo ważna dyskusja. Wiemy, jakie są prognozy, jakie są innowacje, jakie są wnioski płynące z ASCO 2020. Wiemy, jaka jest sytuacja w Polsce, mówiliśmy o wnioskach i teraz ważne, aby te wnioski rzeczywiście no, wyciągać i wdrażać w życie jak najbardziej. Ja Państwu bardzo serdecznie zapraszam i dziękuję i zapraszam na kolejną debatę Zdrowie, wspólna sprawa. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję pięknie. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.